Jeden? Co? Jezu! Co, k***a, chciał ukraść herbatę? Kurwa! Kto to? Walentynkowa promocja na GBS.pl. Ciekawy, w cenie dwóch! Co ja narobiłem? Miałem tyle opcji, jak mogłem wybrać tylko tę jedną. Stary, jesteś z nią tyle lat. Gdybym mógł wybrać jeszcze jedną, no może dwie. Człowieku, nie rób tego, Kasi. Co? Co? A co do tego ma Kasia? To o czym ty gadasz? O drużynie, na którą postawiłem? Ach, to luz. Betclick ma opcję edytuj zakład. Możesz dorzucić kolejne zakłady na kupon. I wykrzyczał głośne tak, bo Betclick wprowadził opcję edytuj zakład, która pozwala dodawać kolejne zakłady na kupon. Co jak się zobaczy? Widzisz? Sprzęt do sportu walki DBX Bushido. Dostępny na bushido-sport.pl. Mierze. W najlepszych cenach. Kup, sprzedaj lub wymień swój zegarek. www.royalwatch.pl. Twoja pasja. Nasze wsparcie. Twoje miejsce. Jesteśmy tutaj, by wspierać Twoją drogę do sukcesu. Sklep sfd.pl. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zaadoptuj.pl. Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Maciej Turski i będę miał przyjemność spędzić z Wami najbliższe kilkadziesiąt minut. A dlaczego najbliższe kilkadziesiąt minut? Bo za moment rozpoczniemy media training, media day przed galą Fame 20. Jeśli gala z numerem 20 to gala jubileuszowa, więc wyjątkowe wydarzenie. Musiało coś znaleźć specjalnego się w rozpisce tej gali i tak też będzie jutro. Wyjątkowy turniej w puli, którego znajdzie się aż 2 miliony złotych. Zwycięzca może zgarnąć aż 1,5 miliona złotych dla zwycięzcy tego 8-osobowego turnieju. Wszyscy uczestnicy przekonani o swoim zwycięstwie, o tym, że mogą zgarnąć tę największą nagrodę, natomiast po ten złoty właśnie kuferek wypełniony z takimi dużymi banknotami, dużą liczbą gotówki powędruje tylko do jednego z nich, do zwycięzcy tego turnieju, który odbędzie się już jutro, ale podczas gali Fame 20, poza tym 8-osobowym turniejem, także fantastyczne starcie. Długo wyczekiwany debiut, naładowany emocjami pomiędzy Boxdelem a Kasiuszem. Jedno z najlepszych, jak nie najlepsze starcie w historii polskich freakfightów, a więc konfrontacja Michała Pasternaka z Normanem Parkiem, czy też naładowany ostatnim zwycięstwem
A oczywiście Dariusz Lew Kazimierczak, który zmierzy się z niepokonanym dotychczas Xayo. Sporo pojedynków w karcie walk, na pewno masa emocji, także jutro wydarzy się sporo. Za moment rozpoczynamy media trening, później ceremonia ważenia, na koniec jeszcze spotkanie face to face, podwójny face to face. Bokas już skonfrontuje się werbalnie nie tylko ze swoim jutrzejszym rywalem Boxdelem, ale także z Sylwestrem Wardęgą. To na koniec dzisiejszego spotkania. Zanim przejdziemy do rzeczy, zanim przejdziemy już do praktyki, pierwsi bohaterowie pojawią się tutaj na macie. Czas oddać też chwilę sponsorom, bez których jutrzejsza gala pewnie by się nie odbyła. Sponsorami gali Fame 20 są BetClick, oficjalny bookmacher. Oficjalnym sponsorem gali jest BetClick, który jako jedyny bookmacher oferuje zakłady na Fame 20. Pobierz aplikację na BetClick i załóż już teraz konto z kodem Fame, z którym możesz liczyć na zwrot stawki do 200 zł w formie freebetu. Sponsorami są także WK Dzik, SFD, GBS, Gym Water, official hydration partner gali Fame 20, to właśnie polska marka Gym Water, zajmująca się produkcją napojów funkcjonalnych. Zachęcamy do sprawdzenia produktów, które znajdziecie m.in. w Żabce, Carrefourze czy Deals. Sponsorem gali Fame 20 jest także Royal Watch, najlepszy salon zegarków luksusowych w Polsce. Kup, sprzedaj lub wymień swój zegarek. HotPay oraz Pitbull. Partnerami gali Fame 20 są Pyszna Fabryka, DBX Bushido, Ubezpieczenia Grodzki, a także MML Centrum Medyczne. Patronami medialnymi gali Fame 20 są Radio SK oraz SK Rock. To tyle jeśli chodzi o formalności, moi drodzy, także przechodzimy już do praktyki. Przechodzimy do rzeczy, nie tracimy więcej czasu. Rozpoczynamy media trening przed galą Fame 20 i zapraszamy na scenę bohaterów pierwszej walki gali Fame 20. Wiktor Wronek! Wronka! Po raz pierwszy Wronek w organizacji Fame. 19-letni zawodnik, który zadebiutuje, przedstawiciel ekipy Bungie. Co mogliśmy już usłyszeć tutaj na hali w Krakowie, która jutro już wypełni się do ostatniego miejsca Tauron Arena. Oglądamy umiejętności bokserskie, bo w takiej formule Wronek zadebiutuje w organizacji Fame. No i co tutaj widzimy? No widać, że to nie jest człowiek z pierwszej łapanki, jednak na tej sali trochę czasu spędził tu na tarczach u oczywiście Macieja Bandurskiego, który zaangażowany jest w rozwój nie tylko swojego syna, ale także widzimy również Wronka, a Wronek z wielkim apetytem przystępuje do tego debiutanckiego starcia. Jutro chcę pokazać, że ten występ to nie będzie przypadek. Uśmiech na twarzy. Dziękujemy, Wronek, za ten media trening. Sporo zobaczyliśmy, także z apetytem czekamy na jutrzejszy występ. A my już zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Tomasz Olejnik! Pewny siebie Tomek Olejnik chciał znaleźć się w rozpisce gali Fame 20. Ostatecznie skonfrontuje umiejętności z Wronkiem. Zobaczymy, jak przygotowany jest zawodnik ze Szczecina na jutrzejszą konfrontację. Sporo większe doświadczenie, 7 pojedynków w jego rekordzie, ale tylko jedna wygrana. Ostatnio miał okazję występować na galach Fame w konfrontacji 2-2. Z pewnością atutem Olejnika w tym pojedynku będą warunki fizyczne, bo znacznie wyższy od swojego przeciwnika z lepszym zasięgiem. Cięższy będzie Olejnik przed jutrzejszą walką. Dziękujemy za ten występ na media treningu. Tyle jeśli chodzi o Tomka Olejnika. Teraz jeśli chodzi o doświadczenie, idziemy zdecydowanie w górę. Zapraszamy na scenę bohaterów drugiej walki gali Fame 20. Michał Vampir! Vampir Pasternak, jak zwykle uśmiechnięty, naładowany pozytywną energią na tarczach. No właśnie, czy będą tarcze, czy będą tylko kopnięcia Piotra Lizakowskiego?
mocne wycinki. To będzie przygotował być może jutro na ten pojedynek i konfrontację z Normanem Parkiem bardzo doświadczony zawodnik MMA. I tu warto zaznaczyć, ten pojedynek odbędzie się w formule MMA, więc w formule, w której czuje się doskonale Michał Wampir Pasternak. Podkreślam, bardzo doświadczeni, jeśli chodzi o sporty walki. To będzie z pewnością jeden z najlepszych sportowo pojedynków w formule MMA, jeśli chodzi o polskie friki. A obaj nie lubią robić kroków wstecz, także spodziewamy się jutro fantastycznej walki. Lizak, jeszcze ze trzy kopnięcia możesz przyjąć. Nie wiem, czy coś z tego więcej będzie. Lizak już nie chce przyjmować tych kopnięć od pasty. Kilogramy robią swoje. Michał Wampir Pasternak, serdecznie dziękujemy za ten krótki, ale bardzo treściwy i dowcipny mediatrening przed jutrzejszym pojedynkiem. Nie, ja już tego kopnięcia nie chcę przyjąć. Ja wiem. Nie chcesz przytrzymać? Nie. Dzisiaj odpuścimy. Dziękujemy, Michał Wampir Pasternak. A na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Jedyny obcokrajowiec, jeśli chodzi o galę Fame 20. Starwin Norman Mark! Tego pana doskonale znacie, powracał ostatnio do organizacji Fame po dłuższej przerwie, wygrywał w formule mieszanej z Maciejem Suleńskim i pokazał, że jest zawodnikiem, z którym trzeba się potwornie liczyć. Tak było ostatnio w konfrontacji z pięściarzem. Wziął też pojedynek bez wahania z Michałem Wampirem Pasternakiem, zawodnikiem zdecydowanie cięższym, bo tutaj warto zaznaczyć, że Stormin to jest zawodnik, który bił się w swoich pojedynkach w kategorii lekkiej czy też półśredniej, natomiast w dywizji półciężkiej, a więc sporo kilogramów wyżej, toczył swoje pojedynki Michał Wampir Pasternak. Ta przewaga warunków fizycznych będzie na korzyść Pasternaka, ale spryciarzem piekielnym w swoich pojedynkach bywa Stormin Norman Park. Pięć wygranych walk z rzędu w rekordzie aktualnie, jeśli chodzi o występy Normana Parka. Szósta walka w organizacji Fame. Do tej pory pięć wygranych i tylko jedna porażka. Aż 39 walk zawodowych, jeśli chodzi o Stormina. No i widzimy tutaj pełen przekrój umiejętności. Teraz przechwycenie nogi, wyhaczenie. Próbka umiejętności parterowych, zajście za plecy swojego trenera Rodneya Moore'a. Jeszcze będzie rzut. I poddanie duszeniem trójkątnym rękoma. Tyle jeśli chodzi o Normana Parka podczas media treningu przed galą Fame 20. To zwiastuje naprawdę fantastyczne emocje już jutro podczas gali w krakowskiej Tauron Arenie. W rozpisce kolejno pojawią się pierwsze pojedynki drabinki turniejowe, ale ci panowie na media treningu zaprezentują się na samym końcu, także lecimy z kolejną walką. Paulina Kozłowska! Witamy kolejną debiutantkę w organizacji Fame, Paulina Kozłowska. Jutro stoczy swój pierwszy pojedynek w Formule K1 w małych rękawicach. No, to jest po raz pierwszy prezentacja swoich umiejętności. Po raz pierwszy zderza się także z publiką, która obserwuje jej poczynania na macie. To jest tylko przedsmak tego, co będzie czekało Paulina jutro już w krakowskiej Tauron Arenie przy komplecie publiczności. Jeśli nie nabyliście wejściówki na jutrzejszą galę podczas Fame 20, możecie być z nami przed odbiornikami Fame MMA TV. Tam możecie zakupić pay-per-view na jutrzejsze wydarzenie. Paulina Kozłowska nie jest faworytką tego starcia. 3.30 to kurs na Paulinę przed jutrzejszą walką. Tyle jeśli chodzi o media trening Pauliny Kozłowskiej, a my na scenę zapraszamy jej przeciwniczkę. Marta Murcik z Błoch! Yeah.
najlepszy pojedynek dla organizacji Fame i w ogóle, jeśli chodzi o występy freakowe, także dla Murciks, również po raz pierwszy możemy oglądać jej umiejętności. Zobaczymy, jak wiele nam zdradzi. Odwrotna pozycja i tu już widzimy, że z pozycji Mańkuta walczy Murciks. Zobaczymy, czy będzie miało to jakikolwiek wpływ, że ta właśnie prawa noga wykroczna znajduje się z przodu, czy to utrudni być może pracę Paulinie Kozłowskiej w jutrzejszym pojedynku. Zdecydowana przewaga, jeśli chodzi o warunki fizyczne i centymetry, wzrosty i zasięg na korzyść Pauliny Kozłowskiej. Będzie musiała szukać drogi do skrócenia dystansu Murcik, ale z pewnością są na to przygotowani także jej szkoleniowcy i jest na to jakiś plan. Widzimy wysoko podniesione ręce, zasłonięta szczęka, także jest przygotowana na wymianę uprzejmości ze swoją przeciwniczką podczas pierwszego występu dla organizacji Fame. Faworytka tego starcia Murcik już po media treningu, a my lecimy dalej. Czas na bohaterów kolejnej walki. Nathan Szatan Marcoń! A już widzimy, przygotowany jest człowiek o pseudonimie Szatan na szatańskie zagrywki jedną ręką. Bo przecież ta formuła jutro będzie ograniczona, tylko jedną ręką będzie mógł wyprowadzać ciosy Piotrek Szeliga. No niewiele tutaj zobaczymy, jeśli chodzi o umiejętności Natana Marconia i jego trenera Tomka Zadymy Gromadzkiego, bo warto zwrócić na to uwagę. Jak niewiele umiejętności, kurwa, co ty gadasz w ogóle? Ja wiem. Panie aktorze, dziękujemy serdecznie. Tyle Natan Marcon i jego trener Tomek Zadyma Gromadzki przed jutrzejszym pojedynkiem na media treningu, a my już na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Piotr Szeliga! I tak jak już widzicie doskonale, tylko jedna rękawica, bo jedną ręką będzie mógł wyprowadzać uderzenia w jutrzejszym pojedynku Piotrek Szeliga. Ta prawa ręka to będzie właśnie pięść, która ma posłać na deski w tym pojedynku Natana Marconia, ale tak się faktycznie stanie. Zobaczymy, jaki pomysł na to będzie miał Piotrek Szeliga. Pamiętamy jego starcia, w których posyłał na deski rywali, m.in. Araba pojedynczym ciosem, czy też Wujaszka Fericze. Potrafi to robić, natomiast czy to się uda w jutrzejszym pojedynku? Odpowiedź już jutro podczas gali Fame 20. Tyle jeśli chodzi o media trening Piotra Szeliego Szeligi, a my już zapraszamy na scenę bohaterów kolejnej walki, kolejnych debiutantów. Łukasz Tuszol Tuszyński! Jest pewność siebie Tuszola, jest uśmiech, jest nienaganna fryzurka, wyczesany także wąsik. Zobaczymy, jak z techniką i umiejętnościami sportowymi. Mięciutko na nogach, szuka luzu. Szuka obycia z tą matą przed jutrzejszym debiutanckim starciem Tuszol. Troszkę ciosów na odchyleniu, poza dystansem. Są ciosy podbródkowe, także ciosy proste. Wszystko zwieńczone middle kickami. Jutrzejszy pojedynek odbędzie się w formule K1 w małych rękawicach, także jak najbardziej z tych kopnięć, uderzeń może korzystać Tuszol w jutrzejszym pojedynku. Tuszol jest faworytem tego starcia, 1,42 przed jutrzejszym debiutem na gali Fame 20. Dziękujemy Tuszol za ten media trening, a na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Jakub Kosa Kosecki! Jakub Kosecki, a więc człowiek, który powinien sporo kopać, bo przecież wywodzi się z piłki nożnej, był reprezentant Polski, także kilkukrotny mistrz Polski, jeśli chodzi o piłkę nożną, zdobywca Pucharu Polski. Sporo tych sukcesów, jeśli chodzi o Zieloną Murawę, natomiast zobaczymy, jak to wszystko jutro sprawdzi się w klatce. Tam nie będzie mógł liczyć na wsparcie kolegów, tam wyjdzie jeden na jeden w konfrontacji z Tuszolem. Aktualnie na tarczach u Piotra Strusa
właśnie pod okiem doświadczonego zawodnika MMA przygotował się do tego pojedynku Jakub Kosecki. Mało nam dzisiaj serwuje Jakub Kosecki. Nie chcę jutro zdradzać dzisiaj zbyt wiele przed jutrem Jakub Kosecki, także czekamy na zdecydowanie więcej już jutro podczas debiutanckiej walki na gali Fame 20. Przypominamy, pay-per-view dostępne na Fame MMA TV. Jeśli nie macie wejściówki na jutrzejszą galę, jutro hala Tauron Arena wypełnia się do ostatniego miejsca. Moi drodzy, lecimy dalej. Kolejny pojedynek gali Fame 20. Dariusz Tarolew Kaźmierczuk. To jest duet, który znamy doskonale. Tarolew, Dariusz Kazimierczuk na tarczach u Tomasza Jeruszki. Ostatnio to wszystko zdało egzamin, pokrzyżował nieco plany organizacji Fame, pokonując Disa. Wskoczył do rozpiski na Fame 20 i konfrontację z niepokonanym Xayo. Jest pewny swego, no i też pokazał, że jeśli złapie luz, jeśli złapie odpowiedni rytm w pojedynku, jeśli trafi jako pierwszy, jeśli nie da się uderzyć, to jest zdolny do wszystkiego. Jest zdolny wygrywać z zawodnikami na galach freakowych. Doświadczenie piekielne tego 50-letniego zawodnika. Różnie to wygląda, bo tych pojedynków przegranych jest zdecydowanie więcej niż zwycięstw, ale ostatnio naprawdę nieźle spisujący się w klatce organizacji Fame Tarolew. No i widzimy, poza tylko tymi aspektami technicznymi, są także aspekty audiowizualne. Sporo krzyków z siebie wydaje Tarolew, no i tak też jest teraz. Pewny swego przed jutrzejszym występem na gali Fame 20. Tarolew, chociaż jest zdecydowanym underdogiem, aż 4,50 to jest kurs na Daralwa, także stawiając na zwycięstwo Darka można wygrać naprawdę sporo, a my już na scenę zapraszamy jego przeciwnika, niepokonanego dotychczas w organizacji Fame. Marcin Xayo Majekut! Duet, który widzieliśmy już przy poprzednich walkach Xayo, a więc tarczę u szkoleniowca Huberta Szymajdy. No widać, że masy trochę nam przybrał Xayo przed tym pojedynkiem z Tarolewem, zdając sobie z tego sprawę, że gabaryt rywala będzie zdecydowanie większy niż poprzednich przeciwników, ale liczył, że ta poprzeczka pójdzie w górę i tak też jest na gali Fame 20. Formuła K1, a więc można też kopać. Zobaczymy, czy też Xayo postawi na nogi, czy tylko dzisiaj prezentacja boksu. No na razie rotacje, zejścia na dół, szukanie haków, obijania dołów. To prezentuje nam wszystko Xayo. Do tej pory 4 wygrane pojedynki w organizacji Fame. Rafonix, Franio, Konopski i Nitro. Z tymi zawodnikami wygrywał Xayo w poprzednich walkach. Widzimy, jest polowanie na mocne uderzenie, natomiast dzisiaj tego pełnego skrętu nie było, pełnej mocy. To wszystko zostawia na jutro Xayo przed pojedynkiem z Tarolewem. Moi drodzy, czas przejść do jednej z najważniejszych walk jutrzejszej gali Fame 20. Michał Boxdel Baron! To jest walka, na którą czeka sporo kibiców. Rewanżowe starcie Michała Boxdela Barona. Odmienionego Michała Boxdela Barona, bo widać, że ten gabaryt jest zdecydowanie mniejszy niż w pierwszym pojedynku z Kasiuszem Życińskim. Nie będzie małych rękawic, będą duże rękawice, ale formuła K1, a więc w tym pojedynku Boxdel może korzystać także z kopnięć. To jest z pewnością jego atut w tym pojedynku, bo pamiętamy, że Kasiusz to specjalista od boksu, chociaż na tych tarczach Boxdel na razie tylko stawia właśnie na boks.
było trochę ruchu, trochę skakania, mocne uderzenia w krótkim dystansie. Tyle, jeśli chodzi o Boxdela na media treningu, a my już na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Cassius Don Cassio Życiński! Widzimy Cassius na tarczach u trenera Clemensa Ewalda, który tutaj próbuje imitować kopnięcia i przygotowanie Cassiusa na ewentualne akcje nożne. Wiemy, że będzie szukał przede wszystkim boksu w tym pojedynku Cassius, bo to jest ekspert od walki na pięści, chowania się za podwójną gardą, wywierania presji na przeciwnikach. No ciosów na ziemi, panie Cassiusu, wyprowadzać nie można, ale doskonale pewnie zdajesz sobie z tego sprawę. Pewny siebie na ostatniej prostej przed tym pojedynkiem na gali Fame 20 jest faworyt tego starcia, Don Cassio, Cassius Życiński. Moi drodzy, to jest z tych ekstra fajtów ostatni pojedynek, natomiast my na scenę zapraszamy już bohaterów tego fantastycznie zapowiadającego się turnieju ośmioosobowego, a więc czas na pierwsze starcie ćwierćfinałowe drabinki turniejowej. Amadeus Ferrari Rossi! Już prezentacja nienagannej sylwetki Amadeusza Roślika. Chce straszyć nie tylko umiejętnościami, ale także aspektami wizualnymi na tarczach u Arturo Tatosiana. Oczywiście turniej w Formule K1, także będą uderzenia, będą kopnięcia. Przypominamy, rundy ćwierćfinałowe trwające 5 minut, tylko pojedyncza runda, ewentualna dogrywka trwająca 2 minuty. Tak to wszystko będzie się odbywało. A w pierwszej rundzie z kim zmierzy się Amadeusz Ferrari Roślik? Zobaczmy. Krystian Wilczak! Krystian Krycha Wilczak, dawno niewidziany w organizacji Fame. Ostatnio gorsze występy, natomiast tego czasu Krycha nie marnował. Efekty tego możemy zobaczyć na Fame 20. Ta runda ćwierćfinałowa i to losowanie naprawdę trudne dla Krychy. Jeśli uda się przejść ten ćwierćfinał, pewnie wyrośnie na jednego z faworytów, natomiast zadanie wcale nie będzie takie proste. Dotychczas zazwyczaj walczył poza dystansem, gdzieś unikając bezpośrednich wymian w krótkim dystansie, w bliższej odległości od rywala. Na to być może postawi także w pojedynku ćwierćfinałowym i konfrontacji z Amadeuszem Ferrari. Starszy u Dmitro Tkaczenko, trenera. Dziękujemy serdecznie. Pewny siebie, uśmiechnięty Krycha kończy ten media trening przed galą Fame 20. Czas zaprosić na scenę bohaterów drugiej walki turniejowej. Arkadiusz Daniecula! Arkadiusz Tańcula to bohater drugiej walki turniejowej. Przypominamy, zwycięzca tego pojedynku trafia w półfinale na wygranego z pierwszego starcia, więc wygranego z konfrontacji Ferrari versus Krycha. No i przyglądamy się, co przygotował na jutrzejszy pojedynek Arkadiusz Tańcula. Dotychczas Arek Tańcula toczył 3 pojedynki z uczestnikami jutrzejszego turnieju. Przegrywał z Adrianem Polakiem, wygrywał z Amadeuszem Ferrarim, przegrywał z Maksymilianem Wiewiórką, ale to nie ma żadnego znaczenia. Jutro te wyniki to jest tylko statystyka, a będzie decydowała forma w trakcie gali Fame 20. Przypominamy, pay-per-view dostępne na Fame MMA TV. Arek Tańcula jest underdogiem w tym pojedynku, stawiając na Arka kurs 2,25. Pamiętajcie, jeśli chcecie
stawiać kupony i dołożyć więcej zestawień, pozycji do swoich kuponów. Możecie to zrobić także po obstawieniu, korzystając w aplikacji BetClick z opcji edytuj kupon. Także to wszystko jest możliwe w bardzo bogatej i rozbudowanej aplikacji BetClicka. A my oglądamy media trening Arkadiusza Tańculia, tak naprawdę jego koniec. Uśmiechnięty Arek Tańcula, pewny siebie, tak jak pozostali uczestnicy. Także zobaczmy, w jakiej dyspozycji jest jego przeciwnik, jeden z głównych faworytów jutrzejszego turnieju. Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka! Piekielnie zmotywowany, naładowany przed jutrzejszym turniejem jest Maksymilian Wiewiórka. To jest zawodnik o niezwykle dużym doświadczeniu, jak na Freakfightera. A i też wiemy, że ostatnio w tych płaszczyznach stójkowych prezentował się nieźle. Przegrywał tylko z Alanem Kwiecińskim i w debiucie ze zdecydowanie cięższym Michałem Hanke. Reszta pojedynków to są zwycięstwa. Wygrywał przecież m.in. z Josephem Bratanem, czy też z Arkiem Tańculą, wygrywał z Krychą, wygrywał z Polakiem, wygrywał z Amadeuszem Ferrarim. To jest lista uczestników jutrzejszego turnieju i z nimi wszystkimi potrafił zwyciężać Maksymilian Wiewiórka. Czy tak też będzie jutro? Przypominamy, pojedynek ćwierćfinałowy to konfrontacja z Arkadiuszem Tańculą. Faworytem tego starcia zdecydowanym jest właśnie Maksymilian Wiewiórka. Tyle jeśli chodzi o media trening drugiego pojedynku bohaterów drugiej walki. Przechodzimy do drugiej części drabinki turniejowej. Czas na wojowników z trzeciej walki turnieju. Filip, Filipek, Marcinek! Bohaterem trzeciej walki jest m.in. Filip Filipek Marcinek. On wyzwań się nie boi. Brał wszystko, co było mu serwowane na tacy. Nie bał się konfrontacji z bardziej doświadczonymi przeciwnikami. Tu warto zaznaczyć taką ciekawostkę. Najmniej obdarowany przez naturę, jeśli chodzi o warunki fizyczne w tej drabince turniejowej. Najniższy z bohaterów, natomiast zawodnik, który lubi wywierać presję, nie boi się przyjąć ciosów i tak też będzie jutro. Co więcej, zmierzy się z zawodnikiem, który jest od niego zdecydowanie wyższy i posiada większy zdecydowanie zasięg. A to zobaczymy już za moment. Za nami media trening Filipka, a na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Dawid Malczyński! Dawid Malczyński, już widzimy fantastyczne warunki fizyczne, odwrotna pozycja, prawa noga z przodu. Zapewniał w swoich mediach społecznościowych, że wiele osób będzie zaskoczonych jego dyspozycją. Do tej pory rekord 6 zwycięstw i 3 porażki. Z uczestnikami tego turnieju mierzył się 4-krotnie, ale już widzimy na tym media treningu, że przygotowany jest na walkę z kontry i ta szybkość imponująca robi wrażenie. Na razie tylko prezentacja uderzeń pięściami, trochę boksu na rozgrzewkę, ale będą też kopnięcia. To już widzimy. Będzie starał się nam zaprezentować wszechstronność, jeśli chodzi o K1 Dawid Malczyński. Kilka kopnięć na korpus w wykonaniu Dawida Malczyńskiego. Dziękujemy serdecznie za ten media trening. Moi drodzy, a przed nami bohaterowie ostatniej walki turniejowej. Joseph Bratanzimo! Joseph Bratanzimo, coś trzeba zaprezentować, panie Josephie. Troszkę trzeba pokazać. Co trzeba pokazać?
Trzeba coś pokazać. No nie możesz tak zrobić, nie możesz tak. To dawaj tego mojego rywala. Nie możesz tak zostawić kibiców bez mediatreningu, także chociaż troszeczkę walki z cieniem trzeba tutaj zaserwować. Joseph chciał zostawić kibiców bez mediatreningu, natomiast trochę walki z cieniem nam zaprezentuje. Dziękujemy serdecznie. Tutaj taka ciekawostka, to jest najmniej doświadczony zawodnik, jeśli chodzi o liczbę walk jutrzejszej drabinki turniejowej, ale jak widać nie robi to na nim żadnego wrażenia. Dziękujemy serdecznie za ten króciutki mediatrening, krótką walkę z cieniem. Joseph Bratan, a my na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Adrian Polak Polański! Adrian, Polak Polański na tarczach Juan Zorażijewa, nie ma zamiaru nic ukrywać. Jest jednym z głównych faworytów, patrząc na typowania tej drabinki turniejowej. Jest też zdecydowanym faworytem, jeśli chodzi o kursy i typowania kibiców. 1,33 to jest kurs na Adriana Polaka, 2,85 taki kurs na żywo widnieje w apce BetClicka, oficjalnego sponsora Gali Fame 20. Także tutaj widzimy, że Adrian Polak naładowany, pewny siebie, skupiony przed jutrzejszym pojedynkiem. Do tej pory 6 stoczonych walk z uczestnikami turnieju. Wygrywał z Ferrarim, przegrywał z Wierurem, wygrywał z Tańculą. 2 pojedynki stończone także z Dawidem Malczyńskim. 1 wygrany, 1 przegrany. Tak wygląda dotychczasowy bilans walk z potencjalnymi rywalami na gali Fame 20. I tu też widzimy innowacje, jeśli chodzi o przygotowania Adriana Polaka. A więc tarcze u Mateusza Dondiego Kubiszyna, to jest ten atut, który miał zostać dołożony i został dołożony do przygotowań Adriana Polaka. O, tu widzimy, stara się trzymać luz, nie spinać tych mięśni. Adrian Polak na tarczach u Mateusza Dondiego Kubiszyna, jeszcze trochę bloku i mocne uderzenia na zakończenie tych serii. Czy to ciosy podbródkowe, czy sierpowe? No widać, nie może się doczekać Adrian Polak już jutrzejszej walki na gali Fame 20. Przekonany o tym, że sięgnie po 1,5 miliona i wygra ten turniej Adrian Polak, ale zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Moi drodzy, to był ostatni z uczestników, który zaprezentował swoje umiejętności na mediatreningu przed galą Fame 20, ale to nie koniec Media Dayu, dnia media przed jutrzejszym wydarzeniem. Ja tylko przypominam, pay-per-view dostępne na Fame MMA TV. Jeśli nie macie wejściówek na jutrzejszą galę, tam zakupicie dostęp do wydarzenia z numerem 20. Chwila reklam i widzimy się z powrotem na oficjalnej ceremonii ważenia. Jeden? Co? Jezu! Co, chciał ukraść herbatę? Kto to? Walentynkowa promocja na GBS.pl. Ciekawy, w cenie 2. Siemka, mam problem z kuponami na dzisiaj. Jest liga angielska, hiszpańska też gra, ale nie wiem co wrzucić. Zastanawiam się, czy Robercik gdzieś strzeli. Co myślisz? Sprzęt do sportu walki DBX Bushido. Dostępny na bushido-sport.pl. What?
pressure. Verses coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. It's one off, one shot. Now the future is yours. Go! Pitbull, new winter collection. Wieloletnie doświadczenie. Największy wybór. Światowej klasy czasomierze. W najlepszych cenach. Kup, sprzedaj lub wymień swój zegarek. www.royalwatch.pl. Twoja pasja. Nasze wsparcie. Twoje miejsce. Jesteśmy tutaj, by wspierać Twoją drogę do sukcesu. Sklep sfd.pl. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl. Jesteśmy ponownie na Media Dayu przed galą Fame 20. Za nami media trening. Czas za moment rozpocząć oficjalną ceremonię ważenia przed jutrzejszym wydarzeniem. Moi drodzy, ja mam dla Was niespodziankę i wiemy doskonale, że na to czekaliście. Z okazji jubileuszowej gali uruchomiliśmy dla Was coś specjalnego. Oficjalny sklep Fame. Ilimitowane koszulki oraz bluzy dostępne są dla Was na fame.mma.com. Nie czekajcie i dołączcie do rodziny Fame już teraz. Fame.mma.com, przypominam, tam dostępne dla Was bluzy i koszulki z okazji właśnie 20. gali Fame 20. Także dołączajcie do rodziny Fame. Moi drodzy, jeszcze jeden komunikat. Ostatnie dni walentynkowej promocji na gbs.pl. 3 kawy w cenie 2 i inne promocyjne zestawy z kodem FAME20, dodatkowe 20% zniżki. Pay-per-view oczywiście na jutrzejsze wydarzenie dostępne na Fame MMA TV. Ja tak zerkam, ale brakuje nam paru osób na scenie. Ktoś musi to wszystko spinać i koordynować, także zapraszamy na scenę sędziego głównego organizacji Fame. Piotr Jarosz! Jest z nami już sędzia główny, witamy Piotra Jarosza, ale brakuje, tak naprawdę powinno brakować jeszcze 2 osób, ale w tym wypadku brakuje tylko jednej osoby. Zapraszamy na scenę włodarza organizacji Fame, Wojciech Gola! Wojciech Gola! Już na scenie z nami Wojtek Gola, uśmiechnięty, także moi drodzy, możemy rozpoczynać oficjalną ceremonię ważenia przed galą Fame 20, także zapraszamy na scenę bohaterów pierwszej walki. Wiktor Wronek Wronka! Wronek po raz pierwszy na wadze przed debiutanckim występem. 66-300, limit 77-100, więc bez żadnego problemu Wronek wypełnia limit wagowy przed swoją debiutancką walką. Dziękujemy. Wronek, zapraszamy już tutaj za momencik do face to face'a, a my na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Tomasz Olejnik! Tomasz Olejnik, ile wniesie na wagę bardziej doświadczony z zawodników w tym pojedynku? 77-100. Przypominamy, to jest limit kategorii półśredniej. 76-900, a więc w limicie. Także Tomasz Olejnik, ale zdecydowanie cięższy od swojego rywala. Panowie, czas na face to face. Wronek, weź się odejdź, nie całuj mnie tylko, mogę. Kurwa, jak twojej matki, dobra? Ja nie mogę z nim robić face to face, bo on taki bez ryja. No, kurwa, na chuj się tak do mnie przybliżasz, chłopie, nie przybliżaj się tak do mnie, bo ja nie będę się całował z tobą, jak ty z matką, chłopie. Tak, dobra, tak możemy gadać. No, weź tą rękę, co ty odpierdalasz? To ty się do mnie przybliżasz, pewnie chcesz jakiegoś całusa, kurwa. Z takiego jebającego ryja nie chcę. Jak się czujesz?
Zajebiście, zajebie cię jutro. Rozjebie cię jutro. Słuchaj, słyszysz? Będziesz rozjebany, jutro. Kurwa, ciekawe czy będą ci tak krzyczeli, kurwa, jak pizdę jutro dostaniesz. Ale żeś wziął, kurwa, tych swoich, no. Dobra, będzie jutro też ci tak do śmiechu, czy nie? Będzie. Zobaczymy. Jak cię rozjebie. No nie, nie wydaje mi się. Jak ty już, kurwa, przegrałeś tą walkę. Fajnie, że chociaż koledzy przyszli trochę cię pod, kurwa, no. Daj, pokaż coś, zatańcz. Tyle ci pokażę, jebać cię. Nie będę cię dzisiaj bił, kurwa. Panowie, dziękujemy za face to face. Jeszcze tylko pozycja bokserska do publiczności. Przypominamy, to jest pierwszy pojedynek gali Fame 20, debiutujący w organizacji Wronek, który zmierzy się z Tomkiem Olejnikiem. Moi drodzy, jeszcze słówko, jeszcze po pytanku do was. Wronek, pomimo tego, że to jest twój debiut, witamy serdecznie w organizacji Fame. Jesteś młodym zawodnikiem, natomiast widać, że pewności siebie nie brakuje. Skąd ta pewność i dlaczego takie duże przekonanie, że to jutro twoja ręka powędruje w górę, a być może nawet masz w głowie pomysł, aby posłać na deski Tomka Olejnika? Bo mam takie wsparcie. To jest dla mnie największe. No to jest dla mnie super. Dzięki nim to się czuję pewien jak nigdy. Serio. Ale czy czujesz jakąkolwiek presję związaną z występem z Tomkiem Olejnikiem? Czy to nie jest rywal, na którego musisz się tak pozytywnie, mocno nastrajać? Nie. Nie czuję presji żadnej. Nie ma presji. Pewny siebie, pewny zwycięstwa. Wronek, jeszcze słówko? Cieszy mnie, że tu jestem. Zawsze to było moje marzenie. Dziękuję wam wszystkim bardzo. To spełniaj marzenia, Wronek, natomiast inne plany i chcę pokrzyżować te plany z pewnością Tomek Olejnik. Walczyłeś długo o to, żeby wystąpić na Fame 20, no i udało się i trzeba coś z tym zrobić. Jaki jest na to plan? Od razu powiem siemano, kocham wszystkich fanów Bungie, fajnie, że przyszliście i mnie dopingujecie. Chcę wam powiedzieć tak, że jutro wasz Wronek niestety odlatuje. Dziękuję. Zapowiada. Odlot Wronka na gali Fame 20, Tomek Olejnik. To byli bohaterowie pierwszej walki jutrzejszego wydarzenia. My na scenę zapraszamy zdecydowanie bardziej doświadczonych bohaterów drugiego starcia. Michał Wapir Pasternak! Michał, Wampir Pasternak już zmierza na wagę. Limit kategorii pół ciężkiej 93 kg. To jest waga, w której często widzimy Michała Pasternaka, jeśli chodzi o pojedynki zawodowe. 92,800, a więc ten limit wypełniony, jeśli chodzi o kategorię pół ciężką. Michała Pasternaka zważonego już mamy, także zaprośmy na scenę jego przeciwnika. Stormin Norman Park! Nie powinno być większych problemów, chociaż naprawdę ciężki przed tym pojedynkiem jest Norman Park. 90,800, a więc w limicie kategorii półciężkiej jest Irlandczyk z północy. Także czas na face to face, panowie. Tu nie będzie rzucania słów, tu jest pełne skupienie, wymiana spojrzeń. To, co widzieliśmy przy ostatnich pojedynkach Michała Wampira Pasternaka, ale po drugiej stronie ma godnego przeciwnika. Być może największe wyzwanie, jeśli chodzi o walki na galach freakowych, bo doświadczenie piekielne z jednej i drugiej strony. Michał Wampir Pasternak, czy jednak Norman Stormin Park? Trwa wojna psychologiczna. Cały czas wymiany spojrzeń. Ale jest też wzajemny szacunek. Jutro natomiast spodziewamy się fantastycznej walki dwóch weteranów sceny światowej, tak naprawdę sceny MMA. Michał, jest uśmiech na twarzy, natomiast też no chyba wyzwanie, którego na gali freakowej mogłeś się jeszcze parę lat temu nie spodziewać, bo Norman Park to jest zawodnik piekielnie doświadczony, mimo że z niższej kategorii wagowej, to niezwykły spryciarz, jeśli chodzi o swoje walki. Także słówko o tym nadchodzącym pojedynku. Dlaczego warto to oglądać? Myślę, że... No nie myślę. Ja się bardzo cieszę, że na galach freakowych dochodzi do takich pojedynków i jestem pewien, że jutrzejszy pojedynek będzie bardzo twardy. Tak jak mówiłem już wcześniej, Norman jest zawodnikiem, który nigdy nie odpuszcza. Ja również. Lubimy się bić, lubimy zapasy, lubimy parter, lubimy wszystko i ten pojedynek ma predyspozycję do tego, żeby stworzyć coś wyjątkowego. Ja się pod tym podpisuję, nawet nie mam zamiaru, Michał, dyskutować, także serdecznie dziękujemy, Michał Wampir Pasternak. Norman, nice to see you again in Fame MMA Organization.
What's your thought before tomorrow? What's your thought about Michał Pasternak and why it could be the best fight in freak fight history in Poland? What's your prediction before tomorrow? It's a good fight, yeah. Obviously, it's a good fight. It's a proper sports fight. You know, I know this organization's freak fights, but this is a proper sports fight. And I think this is one of the most anticipated fights. People want to see me fight the Pasternak. He's like probably the number one freak fighter. So I'm here to spoil the party. So we're going to show a good high-level fight tomorrow. And MMA, I'm really happy to fight MMA this year. So the better guy will win tomorrow night. Thank you very much. Ja tylko przetłumaczę, że Norman Park twierdzi, że Michał Pasternak być może jest najlepszym zawodnikiem na galach freakowych w historii organizacji Fame. Kibice czekali, aż skonfrontuje swoje umiejętności z Normanem Parkiem, natomiast on tu przybył z Irlandii Północnej, aby popsuć tę imprezę i taki jest jego plan na jutro. Bardzo się cieszy również, że będzie mógł w końcu zaprezentować swoje umiejętności w formule MMA i taki jest plan jutro, aby dać fajne widowisko kibicom, także warto oglądać ten pojedynek. Thank you very much. Norman Park i Michał Wampir Pasternak, bohaterowie drugie walki Gali Fame 20. Moi drodzy, bohaterów walki, walk turniejowych zostawiamy sobie oczywiście na koniec, bo to będzie creme de la creme dzisiejszej ceremonii ważenia, natomiast my lecimy do kolejnej walki ekstra fightu Gali Fame 20. Paulina Kozłowska! Jedyny pojedynek pań w rozpisce Gali Fame 20, limit umowny 59 kg bez tolerancji, dokładnie 59 kg na wagę wnosi Paulina Kozłowska, więc limit wypełniony pierwszej z bohaterek tego ekstra fightu. Dziękujemy serdecznie Paulina za tę ceremonię ważenia, natomiast zapraszamy na scenę jej przeciwniczkę. Marta Murcik z Płoch! Debiutantek, limit 59 kg. Marta Murcik z Błoch wnosi na wagę 58 kg, także również w tym limicie umownym mieści się druga z debiutantek. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy, drogie panie, do face to face. Ostatnie spojrzenie twarzą w twarz w oczy swojej przeciwniczki. Nie chcą panie na tym face to face wymieniać żadnych słów, także głębokie spojrzenia. Czy któraś mrugnie, czy jednak to będzie face to face? Pełne powagi, szukania przewagi psychicznej, psychologicznej przed jutrzejszym pojedynkiem. Przypominamy, to jest konfrontacja debiutantek. One wejdą do tej klatki organizacji Fame po raz pierwszy podczas jubileuszowej gali Fame 20. Jeszcze twarzą twarz poprosimy do publiczności Paulina Kozłowska, czy też Marta Błoch. Która z nich dopisze do swojego rekordu pierwsze zwycięstwo na galach freakowych? Któraś z nich będzie musiała zaznaczyć gorycz porażki po raz pierwszy? Odpowiedź się poznamy już jutro podczas gali Fame 20. Drugie panie, jeszcze słówko na koniec od was, bo to jest pojedynek debiutancki do klatki. Pierwszy raz wchodzi się tylko raz, także na pewno wiążą się z tym emocje jakieś wyjątkowe, specjalne. Jak to wygląda, Paulina, z twojej perspektywy i czy spodziewałaś się takiego napięcia, czy też to są zupełnie inne emocje niż oczekiwałaś? Oczekiwałam całkiem innych emocji, myślałam, że będę zestresowana, ale bardzo mnie te emocje napędzają i jestem mega podjarana tą walką, już nie mogę doczekać. A jeśli miałabyś wysłać jakąś jedną informację do swojej rywalki przed jutrem, jakbyś chciała ją przestraszyć przed jutrzejszym pojedynkiem, to jakie to będą słowa? Powodzenia. O, to tak bardzo milusio, ale natomiast mam wrażenie, że jutro tak miło nie będzie, także Marta, słówko do ciebie, jak z tymi emocjami, czy jest tak, jak sobie to wymarzyłaś, wizualizowałaś, czy jest kompletnie inaczej? Właśnie u mnie jest podobnie jak z Pauliną, ja myślałam, że się będę dużo bardziej stresować, a mam totalny luz, jak tutaj wychodzę, to się po prostu czuję, jakbym była u siebie, tak szczerze. Jaki jest plan na jutro, na czym ci najbardziej zależy, co chciałabyś jutro zaprezentować? No, planu zdradzać nie będę, ale na pewno chciałabym, żeby ta walka trochę potrwała, żebym mogła pokazać swoje umiejętności, bo wydaje mi się, że dużo przepracowałam i naprawdę mam dużo do pokazania.
No to czekamy, drogie panie. Starcie debiutantek Paulina Kozłowska, Marta Błoch, już jutro podczas gali Fame 20. Jedyne panie, które jutro wejdą do klatki, także wielkie brawa raz jeszcze dla nich. Potrzebują tego wsparcia przed debiutanckimi występami. To już jutro podczas gali Fame 20. Ja tylko przypominam, pay-per-view dostępne na Fame MMA TV. Moi drodzy, my lecimy z kolejnym pojedynkiem. Nathan Shatan Marcon! Człowiek, który polaryzuje, jedni go uwielbiają, ale zdecydowana większość pewnie z drugiej strony nie przepada za nim. Jeszcze coś tutaj nam nagrywa Nathan Marcon. Przypominamy, pojedynek w kategorii Open, także ta waga nie ma żadnego znaczenia, natomiast 101-300, tyle wniósł na wagę przed jutrzejszym pojedynkiem w tej specjalnej formule Nathan Marcon. Zobaczymy, ile na wagę wniesie jego przeciwnik. Piotr Szeliga! Przypominamy, formuła specjalna, tylko jedną ręką ciosy może wyprowadzać Piotr Szeliga. Ręka prawa pójdzie w ruch, jeśli chodzi o Szeliego. Z dwóch rąk może korzystać na ten Marcon. 96 czy 400. Oficjalna waga Szeliego przed jutrzejszym pojedynkiem. Jest ostro, jest napięcie. No, na razie nie ma ciosów rękoma, były barki, była głowa, natomiast widać, że emocji jest tutaj sporo, napięcie dosyć wysokie. Panowie, spróbujmy raz jeszcze, natomiast rączki z tyłu. Intensywne face to face, na to liczymy. I teraz wszyscy razem, wypierdalaj! Jeszcze Piotr Szeliga próbuje zyskać jakąś przewagę. Będzie nokaut, ja to chcę. Będzie nokaut, ja to chcę. Dostanę? Możesz se chcieć, kurwa, przecież masz tyle pieniędzy, to idź sobie kup, kurwa, śmieciu jebany. Ebiel nie siedzi jebany. Patrz, jak się trzęsiesz. Zaraz mu wyjebie. Jeszcze raz tak Nikola zrobi i mu walę na pizdę. Jestem hetero. Mam na to papiery nawet. Powiem tak, bo to jest ważne. Ty, Pasternak, wszyscy z waszego klubu mówią, że nie mogę wyjść z domu, bo mnie chcą bić, plują. Zobaczcie na Instagramie natan.marconfilm, bo zostałem właśnie pobity na mieście. I nic mi się nie stało. Dlatego ty w klatce, chłopie, umrzesz marnie. Widzisz te tygryski? Przepraszam, tygryska i wilka? Widzisz go? Zobaczysz go w szpitalu! Dokładnie! Skończ pierdolić, jutro się wszystko wyjaśni i chuj ci w dupę, śmieciu jebany, bo to lubisz! Chcesz? No kurwa, specjalnie się wypiąłem! No jest tu gorąco, jest mocno przed tym pojedynkiem, ale tego mogliśmy się spodziewać. Nathan Marcon kontra Piotr Szeliga już jutro w specjalnej formule, tylko jedną ręką może wyprowadzać ciosy Piotrek Szeliga. Panowie, jeszcze po słówku, jeszcze po zdaniu, Nathan, do ciebie słówka, ja wiem, że tobie mogę oddać mikrofon i ty coś tutaj nam wyczarujesz, także bez pytania. Co mam powiedzieć? Wyszedłem na miasto pierwszy raz od pół roku, bo wszystkich ścisnąłem, wszystkich wyjaśniałem, mówiłem fakty prosto w twarz. No i sami sprawdźcie Instagram na tą kropkę Marcin, jak to wyglądało. Dałem radę, kurwa, z całą galerią, z całą kurwa galerią, a jeżeli dam radę z całą galerią, to dam radę z tą kurwą. Jeszcze prowokacje ze strony Nathana Marconia. Piotrek, dzisiaj... Jeszcze Superman Punch, co tutaj się dzieje? Panowie, spokojnie zostawiamy na jutro. Nathan już opuszcza scenę. Dziękujemy Piotrek, już sporo show dostaliśmy od was, także wystarczy. Nathan Marcon, Piotr Szeliga przed galą Fame 20, mogliśmy się tego spodziewać, sporo emocji. Mamy nadzieję, że nieco chłodniej będzie podczas kolejnego ważenia. Zapraszamy bohaterów następnej walki. Łukasz Tuszol Duszyński! Reprezentant Punchy debiutujący w organizacji Fame
Łukasz Tuszol, Tuszyński, limit 7300, kategoria lekka 69900, a więc w limicie Tuszol przed jutrzejszym pojedynkiem. Dziękujemy za te... za to ważenie, za ten pomiar Tuszolowi. Zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Jakub Kozak-Kolsecki! Zdecydowanie niższy od swojego przeciwnika jest Kuba Kosecki, natomiast ile wniesie na wagę? Też mniej, 66-100 to jest waga, którą pokazuje pomiar Jakuba Koseckiego. Witamy serdecznie podczas pierwszej ceremonii przed jutrzejszym pojedynkiem. Panowie, face to face. Na poważnie. Wymiana spojrzeń z dalszej odległości. Szukanie przewagi nad rywalem. Próba wyprowadzenia z równowagi przeciwnika i pokazania, że tutaj nie będzie kroków wstecz. Obaj pewni swego przed jutrzejszym debiutanckim występem na gali Fame 20. Tuszol czy Kosa? Łukasz Tuszyński czy Jakub Kosecki? To już jutro podczas gali Fame 20. Fame Mati, witam. Dostęp pay-per-view. Tuszol, słówko od ciebie, dla kibiców tutaj zgromadzonych, ale także przed ekranami. Spora publika przyszła ciebie dopingować, ale mam wrażenie, że im więcej głosów biegnących dochodzi do ciebie z publiczności, tym bardziej naładowany jesteś przed tym debiutanckim starciem, a także widać, że spora pewność siebie. No dokładnie, jestem bardzo dobrze przygotowany, oczywiście dzięki moim trenerom. Wsparcie mam ogromne, także to na pewno niesie. I co, jutro wychodzę, easy win i lecimy dalej. Pewny siebie. Tuszol przed jutrzejszym pojedynkiem. Jak jest w przypadku Jakuba Koseckiego? No widać, tutaj publika rozłożona jest zdecydowanie na korzyść Tuszola. Ty możesz jutro, Kuba, sporo wygrać. Tak, tak. Witam wszystkich serdecznie. No co, wyśpij się dobrze. Jutro na godzina prawdy. Wracasz do Poznania szybciutko poobijany. Także dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy za ten statement. Doświadczenie z jednej i drugiej strony. Łukasz Tuszol, Tuszyński kontra Jakub Kosa-Kosecki. To już jutro podczas gali Fame 20. Moi drodzy, czas na kolejne starcie. Kolejne ważenie przed galą Fame 20. Dariusz Darolew-Kazmierczuk. Dariusz Darolew-Kazmierczuk już skupiony na tym, co pokaże waga. 86-800 oficjalna waga Dara, natomiast no tutaj to ważenie nie miało większego znaczenia, bo to jest kategoria open, a więc limit otwarty, ale widać, że w formie jest Daro przygotowany przed jutrzejszym pojedynkiem, a my na scenę zapraszamy jego przeciwnika. Marcin Ksajo! Majkut! Prawie dwa razy młodszy od swojego rywala jest niepokonany dotychczas Ksajo, ale jest też zawodnikiem zdecydowanie cięższym. 97-100 tyle na wagę wniósł Ksajo przed jutrzejszym pojedynkiem, także przewaga gabarytów po stronie Ksajo. Panowie, face to face. Jest wąż. Są przygotowane specjalne techniki. Dzisiaj zostałeś ukąszony po raz drugi, także już jesteś drowsy, a jutro, bo trucizna 24 godziny męczy, ale nie martw się, jutro cię kurwa dobije. Nie musisz już świrować, Darek, i tak ci dadzą następną walkę, już dostań jutro w pizdę i powodzonka dalej w karierze. Chciałbyś kurwa. Jeszcze chwila face to face, panowie, wymiana spojrzeń z bliskiej odległości, ale już Darku nie kąsaj, daj. Już dwa ukąszenia były, wystarczy przed jutrem. Jeszcze próba wyniesienia Darka, prezentacja siły fizycznej, 50 lat na karku, ale siła jak... Chuja waży. Trochę więcej od ciebie, Darku, trochę więcej. Takich to na odpuście rozpierdalałem pięciu.
były walki pod żabką, teraz jest odpust. Darolew jest naprawdę przygotowany na wszystko przed jutrzejszym pojedynkiem. Panowie, jeszcze twarzą do publiczności. Marzenia ściętej głowy. Szuka Daro tutaj prowokacji przed jutrzejszym pojedynkiem. Ostatnio wygrana z Disem. Teraz próbuje pokrzyżować plany Xayo, aby dopisać do jego rekordu pierwszą porażkę. Widać, Daro, że ci humor dopisuje i widać, że też forma jest dobra, ta waga odpowiednia, bo i skoczniejszy się zrobiłeś i widać, że to zwycięstwo cię napędziło, także chyba pewny siebie przed jutrem. Jak nigdy, pamiętajcie, że już mnie kurwa skazywali na porażkę i co? Pizdę! Jutro cię nie ma, tak jak mówię, jesteś ukąszony po raz drugi, ale skrócę twoje męki i cię rozpierdolę. Krótko. Adzia! Nie mogło tego zabraknąć. Xayo, czy to robi na tobie wrażenie i czy faktycznie czuć to ukąszenie przed jutrem? Czy obawiasz się, że faktycznie to wszystko zadziała i ta trucizna zbierze żniwa już jutro przed pojedynkiem? W sensie oczywiście taka pewność siebie robi na mnie wrażenie, bardzo ładny performance Darek, ale nie, no jakby przeczę wszystkiemu, co powiedział, już zapomniałem, ale w pizdę dostanie, tak jak mówiłem wcześniej, nic się nie zmienia. No jutro poczujemy waleczkę dopiero. To jutro dopiero, Darek, jutro. Jutro Darek. Nie da się wyprowadzić Xayo z równowagi przed jutrzejszym pojedynkiem. Darolew kontra Xayo, to już jutro podczas gali Fame 20. Panowie jeszcze tutaj próbują sprawdzać swoją pewność siebie, natomiast tu już się nic nie zmieni. Daro szuka prowokacji, Xayo jest natomiast przekonany, że jutro jego ręka powędruje w górę. Drodzy Państwo, to kolejny pojedynek gali Fame 20 pay-per-view dostępne na Fame MMA TV, a my już na scenę zapraszamy bohaterów jednej z najważniejszych walk jutrzejszej gali. Michał Bogdan-Baron! Michał Bogdan-Baron melduje się na ceremonii ważenia 96,900, a więc ten limit umowny niewypełniony, ponad 95 kg ta waga Michała Bogdan-Barona, a więc 96,900 ponad limit Michał Bogdan-Baron. Część oczywiście wpłaty idzie na konto jego przeciwnika, którego serdecznie zapraszamy na scenę. Kasiusz, Don Casio, Życiński! Z pasem króla melduje się Kasiusz na ceremonii ważenia, jak forma fizyczna. Zobaczymy, ile wniesie na wagę Kasiusz Życiński. W limicie 94,500, wypełniony limit wagowy przed jutrzejszą walką w Formule K1. Don Casio, Kasiusz Życiński, 94,5, 96,900 to waga Bogdana przed jutrzejszą walką. Drodzy Państwo, tu nie robimy oczywiście face to face. Face to face odbędzie się po zakończeniu ceremonii ważenia. Tam panowie jeszcze wymienią uprzejmości słowne, a więc tam dojdzie do spotkania twarzą w twarz Michała Bogdan-Barona i Kasiusza Życińskiego przed rewanżowym starciem na Fame 20. Przypominamy, pay-per-view dostępne na Fame MMA TV. Faworytem tego starcia u naszego oficjalnego sponsora jest Kasiusz Życiński. Zobaczymy, czy tak to będzie wyglądało w praktyce już jutro. Panowie, serdecznie dziękujemy za ceremonię ważenia. Widzimy się po tym oficjalnym ważeniu z wszystkimi zawodnikami na face to face. Także serdecznie Was również, widzowie, na to zapraszamy. A my już przechodzimy do tego, co jest główną częścią korem gali Fame 20, a więc starcia turniejowe. Czas zaprosić na scenę bohaterów drabinki turniejowej, pierwszej walki jutrzejszego turnieju. Amadeusz Ferrari Roślik! Oficjalne ważenie zawodników turniejowych odbędzie się już jutro o godzinie 16. Przypominamy, 80 kg, tyle muszą wnieść jutro na wagę bohaterowie tych pojedynków. Jak wygląda waga na dzień dzisiejszy, na ten moment? 83,800 na wadze Amadeusza Ferrariego, także jeszcze trochę roboty do godziny 16. Do jutra Amadeusz ma, zobaczymy, jak wygląda sytuacja z wagą w przypadku jego przeciwnika.
Krystian Filczak! Sprawdzamy tutaj te limity kontrolne. Przypominamy, wszyscy muszą zmieścić się w limicie 80 kg jutro o godzinie 16. Punktualnie, jeśli któryś z nich tego limitu nie wypełni, są przygotowani jokerzy, aby zastąpić właśnie zawodników, którzy nie wypełnili tych wag. 81 kg. Tyle na ten moment wnosi na wagę Krystian Filczak. Także zdecydowanie bliżej tego limitu umownego 80 kg. Czas na face to face. Jutro totalna dominacja od pierwszych sekund. Pokażę ci te 11 lat trenowania MMA poszło w pizdę. Problem jest taki, że ty zawsze wszystkim wchodzisz do głowy, a mi nie. I nigdy nie weszłeś i nie wejdziesz, bo się lubimy. Wiem, ale kości trzeba połamać i tyle. Będzie piękny sprawdzian. Twoja pierwsza walka z kimś, do kogo nie żywisz To nie jest złości. Pierwsza, to nie pierwsza. Nie, zawsze każdemu dopierdalałeś. Teraz przyjdzie ci się bić z gościem, do którego nic nie masz. To prawda, lubię tego chłopa, ale i tak muszę go wysłać do szpitala i to jak najszybciej, kurwa, jak najmocniej. Także Krycha, jutro na Ojomie na ciebie na szczęście czekają, jest dobrze. Kurwa. Jeszcze mierzy tutaj dystans swoimi pięściami, które ważą Amadeusz Ferrari. Czy tak faktycznie będzie już w pojedynku ćwierćfinałowym? Czy uda się szybko zakończyć to starcie? Przypominamy, jedna runda trwająca 5 minut. Tak wygląda formuła walki ćwierćfinałowej. Amadeusz, jeszcze słówko do widzów, do publiczności. Dlaczego to Amadeusz Ferrari zwycięży jutro w turnieju? Poza tym, że ma dużą pewność siebie, niezłą sylwetkę, to dlaczego ty jutro wygrasz te 3 pojedynki i zgarniesz 1,5 bańki? Żaden z tych gości nie jest na moim levelu ani stójkowo, ani mentalnie, ani życiowo. Jesteśmy na zupełnie innych poziomach, dlatego też cała pula to są też pieniądze. Ja za podobne pieniądze walczę w swoich normalnych walkach. Trochę mniejsze, ale podobne, także wiesz, ja tutaj przyszedłem tak naprawdę pucharytatywnie, tylko pokazać tym chłopakom oraz wszystkim widzom, kto jest kurwa najlepszym freakiem w Polsce, jak ni na świecie, bo później idziemy na głębsze wody. Au! Au, tak żegna się dzisiaj z widownią Amadeusz Ferrari, przekonany o swoim zwycięstwie. Inne plany, na to ma z pewnością Krycha, dużo spokojniejszy. Dlaczego? Dlaczego, Krystian, chcesz pokrzyżować te plany i w jaki sposób chcesz pokrzyżować te plany? Bo patrząc na te kursy, 1,18 u naszego oficjalnego sponsora BetClick na Ferrariego, u ciebie 3,95, także patrząc na te kursy, no wygrać będzie ciężko. Po pierwszej minucie walki już będzie wszystko wiadomo, także... A tutaj walka na trzech płaszczyznach, pomiędzy mną a nim, taka... typowo z szacunkiem, pomiędzy jego trenerem od tuningu, a moim trenerem od tuningu i pomiędzy dobrem a złem. A poza tym weź do otleń tyle mięsa. Minuta. Minuta zapewnia odebranie pewności siebie Amadeuszowi Krycha. Przed jutrzejszym pojedynkiem ćwierćfinałowym przypominamy 4 walki turniejowe. To będzie pierwsze starcie. A z kim zmierzy się zwycięzca tego pojedynku? Zobaczymy za moment, bo bohaterowie drugiej walki już za moment pojawią się na scenie. Arkadiusz Tańcula! Arkadiusz Tańcula, pierwszym bohaterem drugiej walki turniejowej. Ile wnosi na wagę na kilkanaście godzin przed oficjalną ceremonią ważenia zawodników turniejowych? 84,300, także tutaj sporo jeszcze roboty, jeśli chodzi o Arka Tańcule. Zapewnia Arek, że rano będzie miał tę wagę. 80 kg mówił, że miał rano, także jest pewny swego, że ten limit zostanie wypełniony. Zobaczymy, czy tak będzie jutro o godzinie 16. Zapraszamy na scenę jego przeciwnika. Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka! Maksymilian Wiewiór, Wiewiórka, jeden z głównych faworytów jutrzejszego turnieju. Ile wnosi na wagę dzisiaj Max Wiewiórka? Tutaj ta waga powinna być spokojnie w okolicach tego limitu. 79, także to jest pierwszy zawodnik, który już na ten moment ma ten limit umowny do 80 kg wypełniony face to face. To co? Jutro walczy z tym, z Jokerem? Nie, stary, super mało cię. Zrobisz 4 kilo? Nie masz tak łatwo. 4 nie, kilo zrobisz? Stary, ja przed chwilą wypiłem 5 dzików i wjebałem 2 posiłki. Dobrze. Spokojnie. Dobrze. O 16 się widzimy na wadze.
porządku. Mocna końcówka face to face. Bohaterowie drugiej walki, oni zmierzą się ze zwycięzcą. Jeden z nich zmierzy się ze zwycięzcą tego pierwszego pojedynku pomiędzy Krychą a Ferrarim. Ale kto to będzie? Czy Tańcula, czy Wiewiór? Odpowiedź już jutro podczas gali Fame 20. Pay-per-view dostępne na Fame MMA TV. Arek, jeszcze słówko do ciebie przed tym pojedynkiem i słówko do publiczności. Uśmiech na twarzy jest, zapewnia, że ten limit wagowy będzie wypełniony. Trzeba powiedzieć, no faworytem na papierze tego starcia zdecydowanym jest Max Wiewiórka, natomiast no, ty masz kompletnie inne plany i pewnie to wszystko w głowie jest odpowiednio poukładane. Wiesz co, ja uwielbiam, jak jestem underdogiem, nie lubię być wręcz faworytem, kurwa, bo wtedy jest, wiesz, ciśnienie i tak dalej, a tak to wychodzę, nic nie muszę. Mogę tylko udowodnić, że wszyscy się mylą, a tym bardziej uwielbiam, jak się mylili Buchmacher. Czyli bez presji. Bez presji przed jutrzejszym pojedynkiem i narzuca sobie tej presji Arek Tańcula. Natomiast Wiewiór, no, ty gdzieś nosisz to piętno tego zawodnika, który jest faworytem. No, gdzieś tutaj musisz to udowodnić, że te statystyki, ten rekord dotychczasowy i bilans z zawodnikami turniejowymi to nie był przypadek, a dodatkowo pula do zgarnięcia w tym wypadku jest zdecydowanie wyższa. Nie, to żadne piętno. Po prostu wychodzę, wygrywam i tyle. Nic do udowadniania nie mam. Okej, czyli po prostu simple plan. Tak. Prosta robota, to zapewnia przed jutrem Max Wiewiórka, także pewnie jutro zdecydowanie więcej zobaczymy w klatce niż dzisiaj podczas tych wywiadów. Arek Tańcula kontra Maksymilian Wiewiórka już jutro w drugim pojedynku ćwierćfinałowym tego turnieju, w którego puli znajduje się aż 2 miliony złotych. Zwycięzca zgarnia 1,5 bańki, także naprawdę ta pula robi ogromne wrażenie. Czegoś takiego jeszcze w polskich freakfightach nie było. Moi drodzy, czas zaprosić na scenę bohaterów trzeciej walki turniejowej. Filipek Marcinek! Przypominamy, limit tego turnieju to 80 kg. Ważenie jutro o godzinie 16. 80-800, także w tych butach wnosi na wagę Filipek. Jutro nie powinno być najmniejszego problemu z wypełnieniem tego limitu 80 kg, jeśli chodzi o Filipka. Jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o jego przeciwnika? Dawid Malczyński! Zdecydowanie wyższy od swojego przeciwnika z większym zasięgiem. Natomiast jak wygląda waga na dzisiaj Dawida Malczyńskiego? Podobnie, a tak naprawdę identycznie jak u Filipka, 80-800 na razie na wadze Dawida Malczyńskiego, także jutro powinno być wszystko okej. Okay. Panowie, czas na face to face. Zna się doskonale, także tutaj powinno być więcej sympatii, a jednak nie, jest ostro. Zdecydowanie wyższy Dawid Malczyński od Filipka. Nieaktywny w ostatnim czasie od swojego rywala. Trzeci pojedynek ćwierćfinałowy. Dawid Malczyński czy Filipek? Odpowiedź już jutro. Filipek, słówko do ciebie. Nie jesteś faworytem tego turnieju. Też jesteś zawodnikiem, który jest skazywany na pożarcie w tym trzecim ćwierćfinałowym pojedynku. Jeśli chodzi o drabinkę turniejową, 3,95 to kurs na ciebie, jeśli chodzi o naszego oficjalnego sponsora BetClick. Natomiast ty... I podobnie jak inni bohaterowie tego turnieju, spokojny przed jutrem. Kursy nie grają roli, jutro przechodzę minimum do finału. To jest statement od Filipka, krótki, natomiast na temat i treściwy. Jaka jest odpowiedź i riposta ze strony Dawida Malczyńskiego? No u mnie również finał, plan minimum. No a potem nano kebab, kepsik mój, jem sobie i będzie dobrze. Okej, czyli jutro limit wypełniamy, potem jest finał, jest kepsik, taki plan Dawida Malczyńskiego. Drodzy Państwo, bohaterowie trzeciej walki turniejowej, Filipek oraz Dawid Malczyński, a przed nami ostatnia walka ćwierćfinałowa. Józef Bratan Simo! Niewiele nam Józef pokazał, jeśli chodzi o media trening, natomiast zobaczymy, ile pokaże nam waga na ceremonii ważenia, jeszcze nieoficjalnej, ale takiej weryfikującej. Drodzy Państwo, to będzie niespodzianka.
79 kg. Już w limicie jest Joseph Bratan, uśmiechnięty, ma powody do radości. Już nie trzeba będzie się męczyć na ostatniej prostej, także już przygotowany na rywalizację turniejową, a jego przeciwnikiem jutro będzie Adrian Polak Polański. Zobaczymy, jaka waga u Adriana Polańskiego, jeden z głównych faworytów tego turnieju. 79,900. Drodzy Państwo, tutaj wszystko wymierzone jest w punkt 79,900, a więc pierwszy pojedynek, w którym obaj bohaterowie są już gotowi na jutro. Nie muszą spędzać tej nocy na zbijaniu kilogramów face to face. Joseph Bratan, Adrian Polański. Znają się doskonale, trenują na macie jednego klubu, natomiast jutro nie będzie sentymentów. Widać, obaj przygotowani fantastycznie przed jutrzejszym pojedynkiem. Faworytem tego starcia jest oczywiście Adrian Polański, natomiast Joseph Bratan chce tutaj pokrzyżować plany. Słówko do ciebie, Joseph. Patrząc na te liczby, statystyki stoczonych pojedynków, no to jesteś tutaj naturszczykiem w porównaniu tych pozostałych uczestników. Natomiast patrząc na twój gabaryt i na to, jaki masz potencjał, to możesz tutaj pokrzyżować sporo planów. Właśnie tak się składało, że zawsze jak byłem tym underdogiem, to wygrywałem, więc wiesz, lepiej może to jest, że to jest taka sytuacja, a nie inna. Tyle. A wyniki, liczby nie walczą, także jutro. Jutro. Au! Okej. Jutro będzie au, tyle zapowiada Joseph Bratan. Liczby nie walczą, czy faktycznie te liczby nie walczą, czy jednak doświadczenie będzie odgrywało rolę, bo widać, Adrian, że jesteś naładowany, że dla ciebie ta stawka, te 2 miliony w puli, 1,5 bańki do zgarnięcia jest dużą motywacją, no i masz to doświadczenie, masz i w ostatnim czasie ta pasa jest po twojej stronie. Kurde, długie to pytanie, więc tak, najpierw chciałem odpowiedzieć na pytanie. Liczby uważam, że nie grają, bety też nie, liczą się umiejętności i wykorzystanie tych umiejętności w klatce. Co tam dalej mam powiedzieć? Wydaje mi się, że tak, że tutaj w tej walce przewyższy doświadczenie. Słuchajcie, chcę wam tylko powiedzieć jedno. Ja jestem jak pies, który był trzymany 27 lat na smyczy i pierwszy raz w życiu mam szansę być z tej smyczy spuszczony. Po tej walce, jak wygram, cały turniej będę spuszczony ze smyczy do końca życia. I ja to wykorzystam, obiecuję wam. Rozpierdolę i wygram ten turniej, gwarantuję. Dziękuję. Mocno, mocno z jednej i drugiej strony. Joseph Bratan kontra Adrian Polański. Bohaterowie czwartej walki ćwierćfinałowej jutrzejszego turnieju. Odpowiedź na pytanie, kto zamelduje się w półfinale i zmierzy się z wygranym z pary Filipek Malczyński. Poznamy już jutro. Przed nami jeszcze oczywiście oficjalna ceremonia ważenia jutro o godzinie 16. Jeśli któryś z zawodników nie wypełni tego limitu wagowego, wskakuje do rozgrywki Joker. Natomiast odpowiedzi na to pytanie poznamy dopiero jutro po tej ceremonii ważenia o godzinie 16. Ja jeszcze tylko przypominam, że naszym oficjalnym sponsorem, partnerem Gali, jeśli chodzi o obstawianie, jest oczywiście BetClick. Zbierz drużynę w BetClick i za każdego poleconego znajomego co miesiąc odbieraj freebet aż do 150 zł. Tylko na BetClicku możecie obstawiać właśnie jutrzejszy turniej, jutrzejszą galę Fame 20. To tyle, jeśli chodzi o oficjalną ceremonię ważenia i o media trening. Natomiast po krótkim bloku reklamowym spotykamy się na podwójnym face to face. Sylwester Wardenga kontra Don Casio oraz Don Casio kontra Boxdel. To już po krótkiej przerwie. Jeden? Co? Jezu! Co? Chciał ukraść herbatę? Kto to? Walentynkowa promocja na GBS.pl. Ciekawy w cenie dwóch.
sprzęt do sportów walki DBX Bushido. Dostępny na bushido-sport.pl. W najlepszych cenach. Kup, sprzedaj lub wymień swój zegarek. www.royalwatch.pl. Twoja pasja. Nasze wsparcie. Twoje miejsce. Jesteśmy tutaj, by wspierać Twoją drogę do sukcesu. Sklep sfd.pl. Odwiedź zaadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zaadoptuj.pl. Moi drodzy, witamy na kontynuacji dzisiejszego Media Dayu. Skończyliśmy z praktyką, teraz czas na trochę teorii i wymianę uprzejmości pomiędzy bohaterami nie tylko jutrzejszej gali Fame 20, bo pierwsze spotkanie face to face to konfrontacja Don Casio, Kasiusza Życińskiego z Sylwestrem Wardęgą. Na początek jeszcze tylko oczywiście część formalna, więc przypomnę sponsorów jutrzejszej gali Fame 20. Sponsorami gali są BetClick oficjalny, Bookmacher oficjalnym sponsorem gali jest BetClick, który jako jedyny bookmacher oferuje zakłady na Fame 20. Pobierz aplikację na BetClick i załóż już teraz konto z kodem Fame, z którym możesz liczyć na zwrot stawki do 200 zł w formie freebetu. WKZiK, SFD, GBS, Gym Water, Official Hydration Partner gali Fame 20. To polska marka Gym Water zajmująca się produkcją napojów funkcjonalnych. Zachęcamy do sprawdzenia produktów, które znajdziecie m.in. w Żabce, Carrefourze czy Deals. Royal Watch, najlepszy salon zegarków luksusowych w Polsce. Kup, sprzedaj lub wymień swój zegarek. Partnerami gali Fame 20 są Pyszna Fabryka, DBX Bushido, Ubezpieczenia Grodzki, MML Centrum Medyczne. Patronami medialnymi gali Fame 20 są Radio SK oraz SK Rock. Pay-per-view dostępne na Fame MMA TV, jeśli chodzi o galę Fame 20. Drodzy Państwo, drodzy widzowie, ja tylko tutaj chcę wytłumaczyć, dlaczego ja tutaj siedzę na tym miejscu pomiędzy Sylwestrem Wardęgą a Kasiuszem. Bo co się stało, że jednak nie ja prowadzę ten face-to-face box z El Casio? O to ty powinieneś wiedzieć, czy nie wiesz? Nie wiesz? No, O, już się zaczyna. Kurwa, Kasiu, nie wiem, ale ja cię proszę cię o spokój, ja bo to jest... Ja bym zaczął od formalności, tak, Maciek, bo wiem, że się na pewno szkoliłeś dziennikarstwa pewnie u Moniki Laskowskiej, ale chciałbym, żebyś, no, tutaj szeryf internetu, a pomówiłeś mnie na ostatnim cage'u, bo powiedziałeś, że miałem ważny kontrakt, prawda? To mam nadzieję, że mnie przeprosisz za to teraz, a jak nie, to słucham twoich wyjaśnień. Ale zarzut dotyczący tego, że miałeś ważny kontrakt a porzuciłem organizację Fame. Okej, no to jeśli to jest jakaś nieścisłość, albo się pomyliłem i sytuacja wyglądała formalnie inaczej, no bo ty mówisz, że się pomyliłem, no że nie miałem racji. Tak? No przepraszam, w jakiej sprawie by się teraz... Nie, odnośnie ostatniego cage'a, że niby rzuciłem słowa. Nie pamiętam dokładnie swoich słów, że powiedziałem, że miał ważny kontrakt z organizacją i odszedł... Ale z jaką organizacją? Organizacji Fame, pewnie do tego nawiązuje. No dobra, to poczekaj, a to nie jest tak, że, bo na przykład ja mam tak w umowach, że jeszcze jest okres, że masz zakaz konkurencji, to ty nie miałeś takiego... Zakaz konkurencji, to jak ty masz w umowach, to mnie chuj obchodzi, wiesz, Wardęga. A ty, teraz ty nie miałeś, z Maćkiem, a do ciebie znaczy, przejdę ten, o ten aspekt, ale to ty nie miałeś aspekt w umowę coś miał pewnie kasusz, natomiast zakaz konkurencji... No ja nie miałem ważnego kontraktu z Fejmem, więc chciałbym usłyszeć walki przeprosiny, bo jak nie pamiętasz, to ja ci mogę puścić twój urywek. Tak, bo powiedziałem, że miałeś ważny kontrakt. Teraz. Nawiązujący wy chcecie w dwóch tego... gadać, bo przed chwilą mówiłeś, że
ktoś się przekrzykuje, a ty teraz przekrzykujesz Maćka. Kiedy mówiłem, że ktoś się przekrzykuje? No ostatnio, że ja cicho chcę. Ale no czy to teraz masz cicho, wrażenie, jak będziesz miał pytanie, to będziesz mówił, bo teraz ja rozmawiam z Maćkiem, nie Kasio, wiem. Znaczy, bo wiesz, no, no chcę wam to na początek, panowie, to ja proszę... A to na mnie my nie potrzebujemy Kasio, pomocy. Znaczy, proszę, myślę, zachowajmy... że moja uwaga była dosyć trafna, że jest coś takiego jak zakaz konkurencji. Tak. I do może o jak to mu chodziło. Super. Tego dotyczyła. Nie znam. To, co mu chodziło, to mnie to kurwa nie interesuje. To widzisz, problem polega na tym. Nie interesuje, na tym. Że jak mówisz, że mam ważny kontrakt, a ja kurwa nie mam. Ale Kasiu, a ty spokojnie. Widzisz, sugerujesz panowie, tylko. Panowie, to ja proszę. O tym zaraz panowie, będziemy Kasiu, rozmawiać, że Kasiu, ty Kasiu, sugerujesz. Przepraszam. I może mu panowie, o to ale trzymajmy kulturę dyskusji. Ja zaraz się dowiem, o co tobie kurwa chodziło. Bo może ty tak właśnie tutaj jak sugerujesz Maćkowi. Tak to zamknij mordę, jak ja rozmawiam rozmawiamy z nim. Rozmawiamy spokojnie, Kasiu. Zachowajmy kulturę. No, to zamknij mordę, bo ja rozmawiam z Maćkiem. Tylko widzisz, cały problem polega na tym, że ja widziałem problem polega na tym, że nie umiesz zamknąć mordy. Widziałem twój kontrakt. Bo ja rozmawiam z Maćkiem. A nie z tobą, kurwa, teraz. Cytek, poproszę na sekundkę o ciszę. Mhm. Ja tylko dokończę to, od czego zacząłem. Dlaczego dobrze. Ja prowadzę to face to face? No właśnie w takiej sytuacji ja bym... Postaram się być obiektywnym tutaj w tej rozmowie, w żaden sposób nie zabierać głosu z jednej czy drugiej strony. Takiej sytuacji mogłoby nie być i mógłby być zarzut, że face to face prowadzony przez Sylwestra Wardęgę, Sylwester będzie stroną w takiej dyskusji i będzie 2-1 dyskusja, dlatego jako organizacja podjęliśmy decyzję, że na początek wyjaśnimy sprawę między bami, a później gdzieś bezstronnie Hubert Przybyłowski postara się poprowadzić twoje spotkanie z Boxderem, aby nie dochodziło właśnie do takiej konfrontacji 2-1, co też próbowałeś tutaj zarzucić, że ja razem z Sylwestrem próbuję ciebie atakować, bo w gdzie ja próbowałem? Nie. Ja powiedziałem, żeby zamknął mordę, bo ja do ciebie no, teraz tego chcę z tobą teraz wyjaśnić. No, drugą część... Chciałbym usłyszeć przeprosiny od ciebie. Dobrze. A jak no to... nie, to ci mogę puścić, jak nie pamiętasz. Masz rację, powiedziałem najprawdopodobniej tak, jak sugerujesz, bo jeśli jesteś przygotowany, tak najprawdopodobniej... No ja jestem powiedziałem, że masz ważny kontrakt. Wardęga się postarzał. Nie, Sylwester też ma rację, bo powiedział odnośnie zakazu... Tylko dokończę. Dobrze? Zakazu konkurencji, że najprawdopodobniej to chciałem przekazać, że istniała taki zapis. Dlatego powiedziałem na samym początku, że uczyłeś się dziennikarstwa od Moniki Laskowskiej, dlatego to pomyliłeś. To jest twój zarzut, twoja perspektywa. Nie, to nie jest mój zarzut, tylko stwierdzenie. To stwierdzasz, że nie miałeś... Dobrze, tylko teraz no jak twierdzasz... jak się można pomylić, kurwa? Ale nie. Czy ktoś ma ważny kontrakt, czy nie ważny? Ale nie, no to teraz twierdzisz, no że nie miałeś pomylić, zakazu że ja konkurencji. Walczę może z Wardęgą zarzut. Miałeś zakaz konkurencji, czy nie miałeś zakazu konkurencji? Skup się na mnie, natomiast możecie to bardzo łatwo słucham, dlatego chciałbym usłyszeć znaczy, ja mam rozwiązanie. Zadałem Kasiuszu, pytanie, czy miałeś zakaz konkurencji, czy nie miałeś zakazu nie miałem. Konkurencji? Okej, no to cię przepraszam, jeśli nie miałeś zakazu konkurencji, jeśli tak twierdzisz. No. Ja nie miałem ważnego kontraktu. No ale, miałeś zakaz konkurencji. Ja zadałem pytanie o zakaz konkurencji. A nie możemy po prostu poprosić włodarzy, przecież można rozwiązać problem od razu. Ja ci mogę puścić, ale, co powiedziałeś. Ale Kasiusz, chcesz zmienić teraz. Czemu się boisz konfrontacji z włodarzami? Ale powiedziałem, przepraszam. Ja się nie boję, ja zaraz z tobą będę rozmawiał. Ale chodzi o konfrontację z włodarzami. Stoją tu, wystarczy ich zapytać, czy miałeś zakaz konkurencji. Jeśli za nie miałeś, ja on cię przeprosi. Ale ty, kurwa, jesteś debilem jakimś? Czy ja mówię, kurwa, o zakazie konkurencji, czy, kurwa, o ważnym kontrakcie? Jeśli miałeś zakaz konkurencji, nie rozumiesz pewnej kwestii. Bo ci zaraz wypierdolę lepę, chłopie. Posłuchaj, nie strasz mnie, człowieku. No to zamknij mordę, bo, kurwa, dostałem jak nie słuchasz, jak się postarzałeś, to wypierdalaj z tego internetu. Ale nie, kurwa. Sylwek, dostałem informację. Nie przerasta. Bo próbujesz tu, kurwa, się wepchać. Tłumaczyć ci, że jeżeli był zakaz konkurencji, to jest dalej ważny kontrakt. I dostałem informację, Masz zapis, że jest zakaz konkurencji. To pochuj się na jedną walkę bierze albo na dwie walki. I oni specjalnie wpisują zakaz konkurencji. A to pochuj się na jedną walkę. Panowie, to teraz ja już zamykam ten temat i przechodzimy do was. To słucham, usłyszę. Dostałem informację, że po zakończeniu ostatniej walki odbytej miałeś zakaz konkurencji 12 miesięcy. A ważny kontrakt miałem? No to jeśli miałeś zakaz konkurencji, to nie mogłeś w tym okresie 12 miesięcy podpisywać nowej umowy, a tak się stało. No jak podpisałem? No ale jestem tutaj. To jak, kurwa? Ale nie, z inną organizacją. Pytam cię, no ja nie wiem, puścić, czy ty też nie, kurwa jesteś idiotą, ja już zakończyłem ten temat, ale nie, no, ale jak, ja do ciebie się tak nie odzywam. Zakończyłeś, no kurwa, użyłeś się nie odzywa. Miałem ważny kontrakt. Bo miałeś zakaz konkurencji, albo ważny kontrakt, kurwa. Dlatego miałeś uczyłeś zakaz konkurencji. Uczyłeś się, kurwa, dziennikarstwa Moniki Laskowskiej dlatego miałeś sprawę w sądzie, dlatego... A to, że będziecie razem, to ja wiedziałem od początku, ale ja w żaden sposób, to ty zaatakowałeś mnie, a nie ja ciebie, ja tobie odpowiadam na pytanie, tylko w sposób merytoryczny. Tak, na pytanie.
odpowiadasz, odpowiadam... że kurwa, tu ci sugeruję w dwójkę i o, zakaz konkurencji. Kurwa, zakaz konkurencji, to jest ważny kontrakt. Ej, tak, panowie, nie można odpisywać nowej umowy. Ja wam proponuję jedną rzecz, dobrze? Tak. Może zróbmy tak, że jak Turski odpowiada, to ty słuchasz, a jak ty mówisz, to i Turski a słucha. A jak my rozmawiamy, to zamykasz mordę. No ja i teraz włączymy ten jeżeli temat. Jeżeli będą panowie, takie zasady, ja się będę to zamykasz mordę. No to panowie, teraz ja już kończę wątek z Kasjuszem. Mam nadzieję, że już do tego nie będziemy wracać. Podnieśliśmy troszeczkę emocje. Natomiast chciałbym, żeby teraz ta dyskusja przeszła na was, a więc Sylwester kontra Kasjo i chciałbym, żebyś ty, Kasjo, rozpoczął. Ja będę starał się tylko moderować tę dyskusję. Czy ja mam pytanie do Kasjusza na początek. Okay, czy ty uważasz, że ja popełniłem błąd, że w ogóle nagrałem temat Pandory? Dużo błędów zrobiłeś tam. Czy mógłbyś się wskazać? To ja zapytam ciebie wtedy, czy twój materiał był manipulacyjny, czy nie? Nie był. Nie był? Nie był. A uważasz, że jak ktoś moderuje głosem, to nie jest manipulacja i sugestia dla czy widza? Czy mógłbyś wskazać fragment, no, gdzie modulowałem głosem? Modulujesz, jak czytasz tekst od dziewczynki, na przykład do Boxdela, to mówisz, no ja przyjadę do ciebie, a jak czytasz kwestię Boxdela, który dokładnie? Wsadzę ci kutasa między cycki. Ja wydaje mi się, że ciągle mówiłem tym nie, samym tonem. Nie, tym samym tonem nie mówiłeś. Moderowałeś głosem, wydaje mi się, że nie. Gdybyś mi pokazał... No wydaje ci się. Dokładnie. A ja jestem pewny, dobrze, że modelowałeś. Dobrze. To sobie obejrzyj jeszcze raz. Kasiu, dobrze, daj dokończyć wypowiedź po kolei. Wskaż mi argument, odniosę się. Jeśli faktycznie zwrócę ci honor. No, to jesteś ogólnie chujowo cały czas przygotowany, bo zawsze byłeś, kurwa, a teraz... Ale nie, no to no ci... Nie wiem, no nie wiem, robiłeś, kurwa, ten posłuchaj, materiał ponad zarzut, miesiąc. Masz zarzut, nie? I ty że nie wiesz, kurwa, głos, czy moderowałeś głosem. Kasiu, daj dokończyć Sylwkowi, potem odpowiem. Masz zarzut, że modulowałem głosem. Proszę, żebyś wskazał ten zarzut. Wskazał ten moment. Gdzie modulowałem głos? Wszędzie, gdzie czytasz kwestie dziewczyn do Boxdela. I tam zmieniałem głos, tak? Tak, zmieniasz głos, barwę głosu. Okej, dobrze, zapoznam się z tym. Tak, natomiast wydaje mi się i jestem wręcz przekonany, że tego nie robiłem. Robiłem. Gdyż wiele, wiele lat temu stosowałem coś takiego i uznałem, że to jest słabe. I potem wróciłeś, bo pomyślałeś, że zrobisz super materiał. Nie, nie, ale dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Czy uważasz, że mój materiał był błędem? Czy lepiej, gdybym siedział cicho i go nie nagrał? Bo mam wrażenie, że zazwyczaj mówisz, że brzydzisz się kolesiostwem. A teraz mam wrażenie, że jesteś na mnie obrażony, że włożyłem kij w mrowisko. Nie, bardzo dobrze, jakbyś to zrobił, ale... Ale poczekaj, trzymając... czyli dobrze, że no nagrałem to ja mam ten... ci odpowiedzieć, tak, czy ale to... to jest to no to moja odpowiedź brzmi dłużej. Okej, okay, słucham. A nie, kurwa, tak lub nie. Dobrze, słucham. No, więc bardzo dobrze, jakbyś to zrobił, ale nie potem trzymając się z Boxdelem, wyciągając hajs więcej, nie wiem, za walkę krzyczysz razy dwa... Bo to nawet Boxdel mówi o tym w kuluarach, nie, że... Nie zgadzam się z tym argumentem. Dostałeś za walkę dwa razy więcej? Nie. Nie dostałeś za ostatnią walkę dwa razy więcej niż nie poprzednia? Nie dostałem. No to podobna kwota była mi proponowana jeszcze przed Pandorą za walkę z Czajnikiem. To kłamiesz. I Fabijańskim również. To kłamiesz. Nie kłamiesz. Bo dostałeś za poprzednią walkę dostałeś X, a za tą, kurwa, gdzie jest Fabijańskim... Ale nie, poczekaj, bo może się źle rozumiem. Mówiłeś, że masz 400 tysięcy na live'ie i tobie się należy tyle. Nie, broń Boże, nie. Natomiast jeżeli pytasz, czy za tą walkę 3 lata temu dostałem znacznie mniej niż za tą, tak. Natomiast ja... Ale ja nie poczekaj, pytam. Ale... To nie wiem, czemu ty sobie sam zadajesz pytania. Po co? No wydaje mi się, że to powiedziałeś. Jakąś grę manipulacyjną stosujesz. To do chuj, kurwa, jest 3 lata temu, czy ja pytam. Czy ja zadałem pytanie, ile, kurwa, dostałeś 3 lata temu? Ale po chuj, takie coś mówisz. Rozmawiamy po to, żeby to wyjaśnić. Że ja nie znam tych technik manipulacyjnych. Wyjaśnię, że na walkę z Czajnikiem nie było takiej propozycji... Nie było takiej, ale tu tak. padło pytanie, czy ale gdzie tu, czy kurwa, było 2 razy więcej. Gdzie tu Czajnik? Ale poczekaj, co macie, pozwól mi się wiesz, wypowiedzieć, Kasiusz. Kurwa, co ty, o jakim Czajniku mówisz? Pozwól gdzie mi się mowa wypowiedzieć. O jakim Czajniku? Ale czy mogę wypowiedzieć pełną wypowiedź? Daj dokończyć. Daj, bo daj, ale to pozwól się wpierdalać o jakim Czajniku, gdzie nie było nigdzie ale mowy, to kurwa, zaczekaj. Od lat zaczekaj. O Czajnik Wardęga, kurwa, dobrze. A wy teraz nagle Czajnika wpierdalacie w rozmowę. Dobrze, zaczekaj. Ale mogę się, Kasiusz, wypowiedzieć? Proste manipulacje prosuję. Wykrzycz się i ja wtedy odpowiem. Oferta na walkę z Czajnikiem jeszcze przed Pandorą, którą dostałem, nie była 2 razy mniejsza niż to, za co ile dostałem za walkę z Fabijańskim. A ja pytałem o to? To jeszcze raz formułuj. Aha, jeszcze raz. Mhm. Czy za ostatnią walkę, którą walczyłeś w Fejmie, dostałeś 2 razy więcej, co najmniej 2 razy więcej, za tą, gdzie z Fabijańskim nie zawalczyłeś? Tak.
Jeżeli pytasz o walkę proste, z danym Ferrari. Kurwa, pytanie, ale ty musisz, kurwa, swoją grę manipulacyjną. Nie, nie, nie. 3 lata wpierdolę czajnika, o którym nie ma mowy i, kurwa, żeby zmienić narrację. Wygadaj się, wygadaj się. No chłopie, zobacz, co ty pierdolisz, chłopie. Gdzie był czajnik? Gdzie ja powiedziałem o czajniku? Gdzie powiedziałem 3 lata temu, jaką miałeś umowę? Chuj mnie to obchodzi, kurwa. A to, że Maciek ci dupę liże i nagle, no ja tak, wiem, o czajniku mówiłeś, tak. O czajniku mówiłeś, kurwa. Ale nie odbijaj, Kasiusz, proszę cię, nie odbijaj, tak piłeś. No ja nie odbijam, bo ja wiem, że ty, kurwa, się uczyłeś od Laskowskiej Moniki. Wydaje mi się to dosyć naturalne, że jeżeli 3 lata temu były X stawki, nie zauważyłeś, że we frikach stawki poszły do góry? No zauważyłem. Powiem ci więcej. Zauważyłem. Moja pierwsza walka... O tym będziemy rozmawiać? No chcę to dokończyć. Porozmawiajmy po prostu. Otwórz trochę umysł. No. Uważam, próbuję. Że... Posłuchaj, za pierwszą walkę dostałem 3 razy mniej, prawie 3 razy mniej niż za drugą. Rozumiesz? No. A wtedy też nie było Pandory i tak dalej. Mhm. To szło wykładniczo. Idzie. Mhm. Ale tutaj dostałeś dużo, dużo, dużo razy więcej niż ostatnia twoja ale walka. Ci tłumaczę, i tu że... nie idzie tak, dobrze, tak dużo. Ale ci tłumaczę, no. Że to nie miało wpływ tylko i wyłącznie stricte Pandora. Na Pandora, to, bo ty już... negocjowałeś, że masz po 400 tysięcy nie, na live. Nie, 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 mój drogi. No ja ci, ja ci mogę powiedzieć, jeśli włodarze pozwolą, tak ja bardzo tak chętnie, ja bardzo chętnie powiem, nawet jak wyglądały te negocjacje. Była mi proponowana już kwota wysoka za walkę moją trzecią i miał być moim przeciwnikiem Czajnik albo Fabijański. Później się wydarzyła Pandora. Ja już byłem niechętny na walki, bo chciałem już zmienić kompletnie otoczenie i tak dalej. Straciłem zaufanie, jak oglądałeś podcast, pewnie przejdziemy też do podcastu, to rozumiesz, czemu chciałem zmienić otoczenie i tak dalej. I wtedy chłopaki zaproponowali jeszcze więcej, żebym zawalczył, bo twierdzili, że jeżeli ja nie zawalczę, to ich cały biznes upadnie, że muszę zawalczyć albo ja, albo Konopski, bo inaczej ten biznes może paść. I to też były słowa Andrzeja, którego i ty szanujesz, to ja, i ja to ja, Sylwek, tylko zapytam, bo tutaj rozmawiamy trochę o negocjacjach, mówisz o tych kwotach, to tylko pytanie do ciebie. Czy na przykład w negocjacjach do swoich pojedynków używałeś argumentu na przykład zainteresowania swoją osobą w danym momencie, czyli przed negocjacją na przykład do ostatniej walki, czy argumentem nie. do tego, żebyś zarabiał więcej, mhm. był argument, że na przykład zainteresowanie twoją osobą jest duże? Spotkaliśmy się w ambasadzie, przyjechał... Krzysztof też był. Krzysztof był, Rafał, i ja powiedziałem, że już tak średnio nie chcę walczyć i oni, że rozumieją, że teraz ja mam bardzo dobry czas w internecie, że jest duże zainteresowanie moją osobą i chcą zaproponować więcej, żeby mnie jakoś przekonać. I dostałem bardzo dobrą kwotę, jeśli chodzi za walkę. Tak. Ale to teraz twierdzisz, że to ale nie że było, wyszło... Boże, tak, że ja mówię, dajcie mi więcej, bo Pandora, nie. Czyli ty twierdzisz, że to wyszło od ciebie, a że to wyszło od organizacji, taka propozycja tak, wysoka, a tak. nie od Jeśli ciebie. Jeśli włodarze chcą się teraz ze mną skonfrontować, zapraszam na scenę. Okej, no to zobaczymy, czy tak było i czy oni to potwierdzą, bo czekamy na taką decyzję. Kasiusz, ty wchodząc tutaj, wracając do organizacji, wszedłeś z mocnym przytupem i jakby bardzo agresywnie uderzając, czy to w Sylwka, czy w Michała Boxdela Barona. Dlaczego taka narracja i czy taki był zamysł, że od razu Ale tutaj czy wchodzisz? Ja mogę dalej tą... Możesz. Pozwól możesz, mi porozmawiać z Kasiuszem. No, rozmawiajmy. Ja chcę sobie. Zrozumieć twój zarzut. Czyli dobrze, że nagrałem Pandorę, tylko źle, że modulowałem głos według ciebie, z czym ja się nie zgadzam, ale jakby no przyjmuję i to. I bardzo źle, że teraz, skoro mówisz, że straciłeś zaufanie do tych gości wszystkich, a teraz nagrywasz z tym gościem. Dokładnie. I chcę już do tego wiedziałeś, przejść. Że będziesz nagrywał dalej z Boxdelem, dlatego tą ankietę zrobiłeś. Już to dawno wiedziałeś, zanim tą ankietę rzuciłeś na YouTube'a. Tak, ale ankieta była niecały miesiąc temu. No właśnie, no więc tak, wszystko jakby przygotowywałeś ludzi po to, żeby niby tak, było... Tak, i ci powiem dlaczego. No, uważam, opowiedz. Że ten chłopak się zmienił i ludzie będą mogli... Czym się zmienił? To nie widzisz teraz, jak on oszukuje coraz więcej ludzi, tych kurwa, których ale i tak dalej tak, nie szanuje pozwól, niektórych, ale zobacz jak dużo... Pozwól mi się wypowiedzieć i wtedy ty, okej? No ale przecież tak. ja się wypowiadałem, zadałeś mi pytanie, ja zaczynam się wypowiadać, ty mi się wpierdala. Nie, no ty mi zadałeś, no, ty czemu mi się nagrywam. Ty mi zadałeś, czemu nagrywam. Nie, ci ty mnie spytałeś, że uważasz i dałeś mi się wypowiadać. Nie, ja robię pauzę, żeby mów, to nie było proszę, nie było krzyków. Ja uważam, że on się naprawdę zmienił, że on prawdziwie tego żałuje i to nie jest po to, żeby go teraz wybielać. Ufam ludziom. Spójrz, czy ty nie zaufałeś chociażby kamerzyście, który został skazany?
za pobicie jakiegoś starszego pana. Wziąłeś go do federacji. Dlaczego go wziąłeś? Bo uwierzyłeś, że może będzie lepszym człowiekiem. No chyba, że miałeś inne powody. Słucham w takim razie. Znaczy, ja nie uwierzyłem. Ja po prostu wiedziałem, że on nagrywa tak filmy bardzo długo. A, że nagrywa filmy, że popchnął starego człowieka i został skazany za to, tak? Za pobicie starszego tego, pana. Tego nie było nagrane. To nie było. To z gównem jedynie. Jak tam błoto dał, czy czekoladę rozpuszczał. Nie, to. Kamerzysta walczył u was w listopadzie lub w grudniu, a w październiku został skazany prawomocnie za pobicie starszego pana. No a ty i widzisz, go wziąłeś do federacji. I widzisz, czyli... u nas go nie ma. My wyciągamy wnioski. No, tłumaczę. W październiku 2022 tak. Pojawił się artykuł, i że doszło do nas, że źle zrobiliśmy w całym zarządzie. I zawalczył dwa miesiące później. W całym zarządzie potem doszliśmy do wniosku, że jednak go wypierdalamy. To a ty to co dlaczego zrobiłeś? Pozwoliliście mu zawalczyć po tym, jak już został prawomocnie skazany za uderzenie starszego człowieka? Bo w zarządzie jest więcej osób i po prostu... Czyli ty tam masz mało do gadania, chcesz powiedzieć. Nie do końca, jest kilka głosów. Tak jak tutaj można powiedzieć, że Gola i Boxdel mają mało do gadania, to tak naprawdę tak, jakby... Tak, można powiedzieć, że ty również. Jakby Boxdel i Gola przekonali rozparę, dobrze, to oni by mieli najwięcej głosów. Dobrze, czyli a tu okay. W Fejmie najmniej masz ty do gadania. Dlatego wypierdalasz ja po tej gali, wypierdalasz. Bo ja nie jestem włodarzem, dobrze. Rozumiesz, bo bardzo widzę, że próbujesz mi umniejszyć, nie, ale tobie się chcę nie uda. Zrozumieć. Nie uda, bo ja ci wszystko wytłumaczę. Chcę zrozumieć. Więc ci mówię, w zarządzie jest kilka osób, zostaliśmy wtedy przegłosowani, a potem ja doszedłem do głosu. Dobry wieczór. Udało mi się przekonać moich współlasów, że jednak kamerzysta to nie jest dobra osoba. Chwila dobry wieczór. Zdaje się, że było jakieś pytanie do włodarzy, więc melduję się. Rozpara, tak, zadałem pytanie. Czy ja podałem taki argument, że przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że wy, ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć i rzuciłem pewną kwotę i wy powiedzieliście, no, że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład handlowałem Pandorą z wami? Że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą, natomiast rozmawialiśmy o tym i ty mówiłeś, że masz teraz znacznie większe wyświetlenia. Ja to powiedziałem, co uzasadnia... czy wy to powiedzieliście? Daj się wypowiedzieć, Krzysztof. Słuchaj, mieliśmy spotkanie w ambasadzie GOATS, przyjechałem Jar z Rafałem i rozmawialiśmy o walce. Czy Rafał sam nie powiedział wtedy, że rozumiemy, że masz duże zasięgi i chcemy ci dać odpowiednią kwotę, żebyś się zgodził zawalczyć? Nie, zapytaliśmy się ciebie, za ile chcesz zawalczyć. W rozmowie padło, rozmawialiśmy o twoich zasięgach. Ty podkreślałeś, jakie masz zasięgi, jakie są teraz wyświetlenia, jaka jest twoja wartość. Nie przypominam sobie, Krzysztof, czegoś takiego. Ty dużo sobie ostatnio ja nie powtórzę słowo w słowo. Natomiast ja nie przypominam sobie czegoś takiego. Padło pytanie z naszej strony, za ile jesteś skłonny zawalczyć teraz? Tak, i podałem pewną kwotę i wy na nią od razu przystaliście. No z tym od razu to bym nie powiedział. Próbowaliśmy jednak trochę negocjować. Nie, od razu klepnęliście to tego samego dnia, co było dla mnie szokiem, bo liczyłem, że zgadzam rzucam wręcz zaporową. Zgadzam się, że tego samego dnia zaakceptowaliśmy kwotę. Natomiast to nie jest tak, a że od razu... A spotkanie trwało godzinę lub dwie, więc... I rozmawialiśmy tam o innych kwestiach, chociażby Boxdel dzwonił no wtedy. No dobrze, ale to nie jest tak, że zaakceptowaliśmy kwotę od razu taką, jaką podałeś. Czyli Rafał nigdy nie akceptuje minut, tak. Kilkudziesięciu dobrze, minut. Mamy szybko decyzję, ale jednak próbowaliśmy tą kwotę zbić. Możliwe, że próbowaliście, tak, ja się nie zgodziłem na to. Co mogę więcej powiedzieć? Ja również nie mam nic do dodania. No to wyjaśniona ta kwestia. Znamy głos jednej i drugiej strony, dziękujemy Krzysztof Rozpara, możemy wracać do czyli już do wiemy, dyskusji. Że z tym kłamałeś? Nie, Krzysztof powiedział, że wprost, że nie handlowałem żadną Pandorą. No jak, powiedział, że negocjowałeś. Że rzucił nie, kwotę że rzuciłem konkretną. Kwotę, że chłopaki ale powiedziałeś powiedzieli, o zasięgach, posłuch. Że masz większe zasięgi. Nie. No powiedział. Powiedziałem, że Rafał powiedział to jako pierwszy. Ja po prostu powiedziałem, że nie chcę teraz walczyć i tak dalej, a Rafał mi powiedział... Ale powiedziałeś, że masz większe zasięgi i rzuciłeś kwotę. Nie, ja rzuciłem tak. Kwotę. Rafał powiedział, że rozumie, że mam teraz większe zasięgi i że za ile bym się zgodził zawalczyć i ja wtedy podałem kwotę. No panowie, mam wrażenie, że ta sprawa nigdy nie były użyte Pandorą. Zasięgi i kwota. To wystarczy. No a posłuchaj, a co wpływa na garze zawodników według ciebie? No zasięgi. Zasięgi w internecie. Ta. Natomiast nie podawałem tego jako argument. Charyzma. Chłopaki to podali, a ja się zgodziłem. I podałem kwotę. Super. I naprawdę myślałem, że podaję kwotę zaporową wtedy. Bo super. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą też możemy z Krzysztofem poruszyć. Że mimo tego, że oni się zgodzili na tą kwotę od razu, co mnie na tyle zaskoczyło, że
Kontrakt podpisałem dopiero kilka tygodni później, gdzie jest nawet data chyba podpisania kontraktu. Bo czekaj, że jeszcze może Krzysztof, coś nie, mówi, tak? Że to nie było tak od razu, tylko jednak minęło oni się zgodzili, czasu, ale okay. Ja się wahałem wciąż, bo no to, nie wiedziałem, czy to jest do końca dobry może, kierunek. Że jeszcze podbijesz coś? Nie, broń Boże, nie podbijałem super. Już nic. Panowie, i myślę, że chłopaki przyjdą super. I również mogą potwierdzić, że nic później nie starałem się super. Podbijać. No, czyli dla nawet, to zrobiłem. Nawet gdy poczułem, że próbowali jakoś mnie ograć tym telefonem żony Krzysztofa. Okej, okay. Panowie, zamykamy temat super. Tego finansów przed ostatnią walką, bo mam wrażenie, że znaliśmy głos jednej i drugiej strony i kto chce sobie wyciągnąć wnioski, to sobie dobra, ale wyciągnie bym chciał na bazie, dlatego temat. Chciałbym wrócić właśnie tak. do no bo do z tym kamerzystą roku. Powiedziałeś, że okej, zrozumieliście tam, daliście mu jeszcze jedną walkę, on zawalczył i później zrozumieliście. Tak. Że zrozumieliście, że już nie warto, żeby walczył. Ale dużo macie na przykład, i to nie jest zarzut do ciebie, to nie traktuj no, tego jako zarzut. Konstruuj szybciej te pytania. Tak. Dużo macie zawodników, którzy są na przykład po wyrokach. I tak dalej. I mimo wszystko uważasz, że może się zmienili, może warto dać im szansę. Bogzel na przykład nie ma żadnego wyroku, a masz do mnie pretensje, że mówię, ej, może on się zmienił. Daję ale mu szansę. W czym się zmienił? W tym, że twierdzisz, że jeden... W tym, że nie wypisuje do małolat. Natomiast to, że dla was innych to influencerów... To chcesz cały czas mówić, czy mam ci wypierdolić w lampę, bo ja nie rozumiem. Ty mówisz, że dajemy prosiłbym... sobie wypowiedzieć, ty kończysz zdanie, zaznaczasz kropkę, ja zaczynam ci odpowiadać, a ty mi się wpierdalasz znowu. Okej, okay, prosiłbym tylko, żebyś nie straszył. A ja widzisz, że ja staram się być spokojny, kurwa. Dobrze, ale prosiłbym, jak mnie żebyś nie straszył. Ale jak mnie wkurwisz, to ci wypierdolę. Nie, tutaj więc nie ta. Będzie, także trzymamy spokój. Więc. Mhm. Zmienił się... Pod jakim względem, że ty używasz argument, że ktoś wycofał zarzuty do niego? Nie. Czyli ty zbierałeś materiały na gościa, wiesz jaki był, dlatego nagrałeś, obnażyłeś go, pokazałeś jaki jest i pewnie znałeś te informacje, jakie zarzuty dziewczynki mają do niego, a przez to, że wycofały i kobieta, która kurwa z wami tam mieszkała w tej ambasadzie, to nagle, kurwa, on ją wiezie na prokuraturę, potem odwozi i wycofują i ty mówisz, że on jest nagle dobry człowiek, tak? Bogzdel mieszkał wtedy w innym domu, nie w ambasadzie. Dobra. Ja mieszkałem w ambasadzie. Natomiast ja po prostu wierzę, że on już nie jest takim człowiekiem, jaki był wtedy. Natomiast wciąż potępiam to, co robił, bo uważam, że na twórcach ciąży jakaś odpowiedzialność. I Bogzdel i inni nie mieli prawa wykorzystywać swojej pozycji medialnej, dziewczynki były w nich zapatrzone i tak dalej, a oni pisali takie rzeczy. Rozumiesz? Wciąż ale to też podtrzymuję. Ale szoty jakieś latają, że pisałeś, że 15 też byś wziął. To były szoty jakieś z Aska. I, no ale pisałeś tak, zdarzyło ci się. To było, rozumiem o co ci chodzi, to były fragmenty... Słucham? No, o 16 jeszcze pisał. Tak, kiedyś ktoś zadał mi pytanie na Asku, czy mógłbym się umówić 16-latką i powiedziałem, oczywiście, czemu nie? No, więc też pisałeś do takich takie głupie no nie, teksty. Uważam, że to jest jednak spora różnica. Żart skierowany w eter, publicznie, jak skierowany totalnie w eter, a pisanie obrzydliwych rzeczy wprost, personalnie do jednej no osoby właśnie, prywatnie. No to skoro on pisał takie obrzydliwe panowie, rzeczy, to czemu ty się nagle z nim przyjaźnisz? Bo wierzę, panowie, że się panowie, zmieni. Za moment, czyli za moment kurwa terroryzuje? Druga część face nie, to face. Nie. To terroryzowanie, Sywek. W sensie straszenie, to jest coś zupełnie innego. Sywek, trochę ze sobą ale porozmawialiście. Ale ja jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Zobacz, jaką jesteś... A to dla ciebie. Dobrze. Bo ja ogólnie mam wyjebane, czy coś ci da ta rozmowa, czy nie. Bo dla mnie i tak jesteś kurwą. Ja z taką osobą no nigdy i zostawmy, się nie trzymam. Zostawmy to jako puenta, bo ja mam wrażenie... Zobacz, jak w Gołcu ostatnio robiłeś live'a i Izak siedzi i dostaje pytanie z czatu, czy dalej by chciał współpracować w Gołcu. Izak? Izak, okay. Tak. I on mówi, że nie, a ty wyciągasz, że... A prywatnie nam tu mówiłeś, że może wrócisz i tak dalej. A ale Izak nagrywa z nami, nawet dzisiaj no, ale nagrał lektorkę. Ale to po co? No tak, nagrywa. No i tak. Możliwe, że chce nagrywać i... Może się w końcu do was przekona, ale potrzebuje czasu. A ty na live'ie od razu mówisz, a przed chwilą mówiłeś co innego. I zobacz, jaką ty jesteś mędą. Ale panowie, ja nawet nie wiem, kończymy, do jakiej... Kończymy, ale dlaczego? Kończymy, my jesteśmy dlatego dopiero, kończymy, bo jeszcze jest dużo są bohaterowie, tematów do przegadania. Tak, ale tej debaty i tak nie skończymy, ale jeśli dobra, chodzi o wszystkie daj nam jeszcze chwilę. Tematy. Proszę, daj nam jeszcze chwilę. Czy jest jeszcze ale, coś? Panowie, bo my musimy przejść dużo. Do main eventu, do walki, bardzo do walki możemy zrobić dzisiejszej gali. Cage. I tak chciałbym, żeby Sylwek twoim... Albo pięciogodzinny, zanim... Jakie to są wiesz, bo może będzie ci się myliło, że nagle jesteśmy cicho. Ja umiem się dostosować, stoję jeden twarz do kasy. Tak, umówcie się pomiędzy sobą,
przyjdą na spotkanie, dokończycie tę dyskusję, niech to będzie przesmak waszej dyskusji. Natomiast chciałbym przejść do walki, która odbędzie się podczas jutrzejszej gali na Fame 20, bo spotkaliśmy się tutaj, żebyście trochę między sobą porozmawiali. Ja tylko bym chciał ale to dosłownie zdanie z jednej i z drugiej. Dobrze, podsumowując, uważam, że fajnie, że jednak przyznałeś, że dobrze, że ta Pandora powstała. Rozumiem, że nie... A gdzie ja powiedziałem, że nie? Bardzo dobrze wiedzieć, jakie to są kurwy. I u ciebie też uważam za zwyrola. Dlaczego? No i super, panowie, kończymy. Czemu, kończymy, bo to znów wracamy do wątków zjechał, i będziemy rozwijać. Ja muszę tutaj postawić kreskę. I ja kończę tę dyskusję. Sylwester. Który wysyłał fiuta, kurwa, gołego Sylwester, do pyta I co Sylwku, powiesz mi? Sylwku. Ja mogę cię, kurwa, wyprzeć. Kasiusz, bo powiesz, proszę cię. Prawnie Kasiusz, to legalne? Za chwilę nie, pogadasz sobie z Boxdelem. Sylwester, kończymy. Kończymy. Dokończycie sobie na własnym live. Sylwek Wardęga. Sylwek, dziękujemy. Sylwester Wardęga, dziękujemy. Sylwester Wardęga, dziękujemy dzisiaj za to spotkanie face to face. Mieliście kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut. Sylwester, Kasiusz, Sylwester. Kasiusz, Sylwester. Ja nie piszę takich. Panowie, tyle dziękujemy za face to face. Sylwester Wardęga, Kasiusz Życiński. Jak będą się chcieli spotkać, spotkają się prywatnie, wymienią między sobą zdania. Dokończymy pewnie ten rozdział. Tak, szkoda, natomiast bohaterami walki na Fame 20 jest Michał Boxdel-Baron, który zmierzy się z Kasiuszem Życińskim. Tak, dziękujemy. Ja też stąd uciekam, a na swoje miejsce zapraszam Huberta Mściwojewskiego. Dziękuję serdecznie, Kasiusz, za dzisiaj. Dziękuję, Sylwester, za spotkanie. Chciałbym jeszcze dłużej pogadać, ale pewnie będzie okazja. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest długo wyczekiwane face to face naszego main eventu gali Fame 20, Don Casio i Boxdel. Panowie, ja tutaj powiem od razu, zacznę tak, że będę bardziej tłem. Dam Wam się wypowiadać, będę moderował Waszą wymianę zdań, żeby nasi widzowie też ją zrozumieli. I proszę Was, żeby jeden dał się wypowiedzieć drugiemu. I zaczynam od ciebie, Boxdel. Dlaczego nie zrobiłeś wagi w tak ważnym starciu, w jubileuszu swojej gali? Nie udało mi się zrobić wagi. Po prostu, no, nie dałem rady. Jak ty do tego podchodzisz, Casio? No, wpierdalał się tyle sterydów, jakbyście zobaczyli jego plecy, tyle pryszczów. Wpierdala to całe gówno i jeszcze wagi nie zrobił. Nie udało mi się zrobić wagi. A pierdolił o zmianie jakieś ze 146 kilo i tak zbiłem na 96,900. Do tej walki zrobiłem 13 kilogramów. No nie udało mi się. Daję ci 30% ze swojej garzy. Kup sobie. Czyli 9 milionów, tak? Tak, 9 milionów, bo mam 30 baniek. 30 milionów dokładnie masz, tak, zajebiście. 9 milionów. Dostajesz 9 baniek. Dobra, mam nadzieję, że... W rublach, ale... Może być w rublach. Boxdel, pytanie do ciebie. Z którymi słowami wypowiadanymi przez Casio ty się nie zgadzasz? Bo tutaj padło od Casio bardzo dużo zarzutów. Niech mówi on po prostu. Ja chcę odpowiadać na to, co Casio zarzuci. No to Casio na przykład nie, mówił, ja, że... ja nie myślę o tym. Ja nie mam czegoś takiego, że chcę... No to ja zacytuję. No to dawaj. Mówił, że jesteś fałszywą kurwą. Jestem. Jesteś. Jestem. No widzisz? Prosto, a Wardęga kurwa do teraz do niego nie może dojść, że jest taki sam. Jestem. Fałszywe kurwy się trzymają razem. Jestem fałszywą kurwą, byłem naiwny w pewnych kurwa kwestiach. Wyłącz telefon, bo nie przystoi ci stary na programie. Może go wycisz, Casio, co? Wiele błędów popełniłem, kurwa, nie wiem, błądzę trochę. No, jestem w takim momencie, kurwa, że nie do końca wiem, co robię. Ja się w chuj cieszę, że w ogóle mogę tutaj siedzieć po tym materiale z 3 października. To jest gdzieś, kurwa, moje spełnienie marzeń, można powiedzieć, że ja w ogóle mogę tutaj być. I, kurwa, dziękuję losowi, że tak się stało. To, że zacząłem działać z Sylwestrem,
liczę, że będzie okej. Okay. No właśnie, co ty sądzisz, co ty sądzisz o tym? Taka długa rozkina, kurwa, czy powiedzieć no o, tak, tym, o tym, o tym, bo ja ważę nie. słowa, stary, ja no nie no, robię czegoś takiego, ty ważysz swój słowa. Staram się ważyć. Tak samo jak, kurwa, z fiutem, no. Chuj ważysz, kurwa. Co sądzisz o współpracy właśnie Boxdela i Sylwka? Ale co to jest, w sensie, jak, co z fiutem, bo nie kumam. Nie kumasz? No, ty mało kumasz, przecież nie, no, ale na samym starcie. Zdefiniuj mi teraz ten punchline, bo kurwa w chuj mnie zaciekawił. O co chodziło? O co? No z tym, kurwa, jak Baga piszesz, że fiuta włożysz między cyce, kurwa. No, no to jak chcesz to wiedzieć, widzisz, wryzłem się w język, żeby kurwa nie dociskać cię. Ale jak chcesz, to cię mogę, kurwa, zacisnąć. Nie, ale ja to... cię jak szmatę, kurwa, dobrze, zresztą jutro to i tak zrobię. Słuchaj, ja popełniłem błędy, kurwa, to były rzeczy z 10 ale lat temu. Ale dalej popełniasz? Pierdolisz, nagrywasz filmik, tak, kurwa. Odbudowa, a tak naprawdę no wiedziałeś no już po czterech dniach, to że wracasz do fejmu. To po te pierdolone filmiki. Nie wiedziałem po czterech dniach, nie wiedziałem o tym po czterech dniach. Gołców, że będziesz nagrywał, nie wiedziałem już o tym dawno, a Wadek jakieś otoczki robi. Nie, nie było czegoś no. takiego. Zacznijmy od fejmu. Słuchaj, 10 lat temu odjebałem głupotę, kurwa, jest mi za to wstyd. Nie powiem, odjebałem coś, co kurwa jest naganne i nie wiem, czy kurwa wrócę do tego momentu, gdzie byłem, stary, nie mam pojęcia, ale nie było czegoś takiego, że po czterech dniach od razu wiedziałem, że wrócę do fame. Chłopie, mnie miał już nie być, kurwa. A to czemu Wardęga tak mówi? Twój przyjaciel. Że po czterech dniach miałem być w fejmie? No kurwa, na podcaście tam mówił, że ty już po czterech dniach wiedziałeś, nie, że wrócisz. Nie, po czterech dniach... Miałem świadomość, że jest kurwa lepiej, ale to nie było coś takiego, że chłopaki powiedzieli, wracasz do fame. A to czemu kurwa wtedy nie zaprzeczyłeś, jak Wardęga to mówił? Na wspólnym ale ja, waszym ale podcaście. Ja, ale ja tam rozszerzałem tą wypowiedź przecież. Chuja rozszerzyłeś. Rozszerzyłem. On powiedział, a i ty u reportera, i u Wardęgi. Jesteś dlatego psem, kurwa, Wardęgi. A czemu no ty kurwa, mnie... bo tu do ale, mnie ale teraz ty próbujesz wyjaśniać to. Ty... On mówi ci, kurwa, na żywo, tak jak teraz, że kurwa po czterech dniach wiedziałeś i ty, no tak, no tak. Ja Boxdel mi teraz wszystko nie mówi. Wiedziałem. Nawet co, nie wiedziałem, co chłopacy z zarządu, kurwa, dzwonią. Czemu ty tak krzyczysz, kurwa? Normalnie wyluzuj z zarządu, trochę, ale wyluzuj, zarządu kurwa. Powinni cię wyjebać, bo jak ty, kurwa, temu psowi odbierasz i żeby teraz w jego łaski wejść, to wszystko mówisz, ale, to ci Krzysztof mówi, co Rafał, ale ty chcesz, mówi, ty chcesz mnie zmusić do tego, żeby odejść, kurwa, z Gołców i od Wardęgi, czy o co ci chodzi? Ja cię nie chcę tymi zmusić. Rzeczami. Ja cię chcę uświadomić, że jesteś kurwą i nigdy się nie zmienisz. Ja się zmieniam. Bo ty zmieniam. Nie jesteś świadomy tego. Ja jestem świadomy ty tego. Ty chodzisz, kurwa, bo tu ci kilka osób piąteczki przybije, tu se, kurwa, sześciu czy siedmiu ziomków opłacisz, że będą krzyczeć, ale ty kurwa. Myślisz, że ja nie ty wiem, że ta branża... Ty myślisz, że ta branża... Ty myślisz, że ja nie wiem, że ta branża to są kurwy jebane? Że to wszystko, no tak jak ty. Że to wszystko, co się, kurwa, dzieje tak wokół pomawiacze, ludzie, którzy nagrywają taśmy, kurwa, na innych... Ale nie wszyscy, ja można zostać człowiekiem. Ale ja zobacz, to obserwuję. Ja od początku cały czas ja jestem wiem. Sam. Czasem się ze mnie śmiano, kurwa, na wywiadzie. Jo, ten Kasiś, kurwa, tutaj na scenę wchodzi, kurwa, drze mordę, a na backstage'u to sam stoi. Bo ja szybko zauważyłem, jakimi wy jesteście kurwami. I dlatego wolałem stać z boku niż z kimś, kurwa, tam piątki. Z niektórymi przybiję, ale to jest, kurwa, 5-10% tego show biznesu. A ja dopiero teraz kapnąłem się, no. Jak to wygląda tak naprawdę. No ale mówiłeś już w filmiku, kurwa, przemianę swoją dawno. Ale że, kurwa, zrobisz to, jak się nie zmienię, to odejdźcie ode mnie. Ale ty a nie wczoraj ale... wyszedł, czy, a kurwa, w ogóle, wczoraj w ogóle co to jest, z Szyszką, jak go zrobiłeś w chuja? Swojego trenera. No. Do tego się też odniosę. No, do innym, ty, kurwa. Tak jak Wardęga, widać. Nie, z kim przystajesz, taki się staje. Do tego się odniosę na podcaście. Ale bo mnie każdy... Niech się widzowie domyślą. Chłopie, każdy kurwa. Mi zarzuca to, żeby odejść od Wardęgi. Chłopie. Że to nie jest, że to jest brak charakteru, że trzymam z gościem, który w jakiś sposób wpłynął na moje życie. Ja bardziej się dziwię. I każdy on, się tam, każdy się będzie we mnie wpierdalał, rozumiesz? Że on z tobą siedzi, bardziej się dziwię. Do niego miałem pretensje. No, a do mnie ma Trzyszka o to pretensje, że ja siedzę, a nie on. Aha, to tak. Wy, kurwa, tacy wszyscy poplątani jesteście tam. No to widocznie nie słuchałeś tego wywiadu, nie? Czy tylko z nagłówku przeczytałeś? Nie, słuchałem szoty jakieś. Okej. Okay. Znaczy, a... chyba chodziło o to, że w ogóle się trzymacie. Czemu ty masz ten pas w ogóle? Czemu mam pas? No. Bo mi go oddałeś. No, a czemu Zadora go nie dostał? Jedyna akcja... Czemu ty mówisz, że nie jesteś honorowy? Tematu. Nie, nie zmieniaj tematu. Ja nie zmieniam. Jest nasza walka, jak chcesz, to zaraz, kurwa, poruszę tematy. Ale pytam się tylko o to, bo no, to mnie ciekawi. A czemu miał dostać ten pas? No, chodzi o to, że przeczytałem... Że się zachował jak kurwa? Nie, przeczytałem... I poszedł od razu tutaj? Okej. Okay. Zawalczyć za troszeczkę większe ścianko? Ja kurwą nie daję. Panowie, ale teraz stawką tego pojedynku jest pas króla, tak? Tak, pas króla jest teraz. Pomimo, że w tamtej walce nie był, go zrobiłem. Jak to mówisz, kurwa, taktyki robisz?
Strategem ty jesteś dobry. To jedyny zarzut od psa, kurwa, Tekwiuta, jaki był. No, Kostuś tak pierdoli o tych zasadach, o tym, a też przecież, kurwa, gadał na Boksdela, a tu mówi, przepraszam cię, Boksdelku. To była jedna z taktyk, bo w trakcie walki sobie przemyślałem, mówię, kurwa, w drugiej rundzie, jak wiecie, leżał już na deskach i mówię, tak szybko przekmina, mówię, ty, odkupił ten pas od pałki, ma pas króla, jak go znakautuje, to na pewno mi go nie odda, a jak go, kurwa, oszczędzę, pogłaskam po główce, podpuszczę go, to mi na 100% odda, bo jest prosty, kurwa. Kasia, to no właśnie. I tak, to nawiązując... jedyna taktyka, a oni wszędzie taktyki, kurwa. Kasio, nawiązując do waszego ostatniego pojedynku, mówisz, że zlitowałeś się nad Boksdelem. Teraz patrząc na niego, masz go przed sobą. Pamiętasz go z ostatniego face-to-face'a. Jeszcze pamiętam, ja też go prowadziłem. Myślisz, że teraz Boksdela jesteś w stanie skończyć przed czasem? Teraz bijecie się tylko 3 rundy. On, tak, znaczy no ja wtedy też mogłem go skończyć przed czasem. Tak jak mówię, no zrobiłem taktykę, żeby odzyskać moje, co moje, po prostu, nie? Bo pałce i tak się nie należało, bo... Wszyscy szanowani ludzie w boksie ocenili, że wygrałem tą walkę i faulował. Się dziwię temu sędziemu, że nie wziął na siebie tego, że kurwa by przyznał się, że popełnił błąd i by było luz, nie? Bo ja wiem, że doszły mnie słuchy, że w otoczeniu doszło do niego, że popełnił tam błąd w tej walce, że pozwalał na te ataki głową, gdzie Dariusz Michalczewski powiedział, że w pierwszej rundzie by był zdyskwalifikowany. Ale wracając, tak, oszczędziłem go. A teraz, wtedy jak był taki kurwa gruby, ulany, jebany, wtedy też był tu czwartek przed? Czy nie? Chyba nie, chyba nie, bo, to chyba był listopad. No bo dzisiaj to wiadomo, czemu wagi nie zrobił wczoraj tłusty czwartek. I kurwa... Zjadłeś wczoraj pączkę, czy nie? Przyznaj się. Nie zjadłem. Ale wjebał, wjebał. Nie wybałem. Przyczekaj. Stał na recepcji. Dawaj wariograf. Zaraz ja mówię, ja nie gola. Ale słuchaj, a na gole macie Disa, zobaczcie na YouTubie, najlepiej teraz, nie? Piję do tego, słuchaj, bo Boksdel w wywiadzie z szalonym reporterem powiedział, że przekrzykiwanie się z tobą dla niego jest trudniejsze niż walka, bo walka to będzie zabawa. Tylko ja zobacz, ja mam 101 twarzy, zobacz jak ja z Wardęgą. Ja się dostosowałem do ciszy. To on się przekrzykiwał z Maćkiem. Wiesz, se kurwa coś pierdolili, pomagali, chcieli se pomóc, a wyszli na idiotów, bo przekrzykiwali się. Ja mogłem czekać, zobacz, naprawdę, jak sobie prześledzisz ten materiał, to Wardęga mi się wpierdalał dzisiaj. Ja nie musiałem go przekrzykiwać. Ja czasem mam taki styl, że mogę krzyknąć, jak ktoś pierdoli głupoty, to mi się nie chce go słuchać. To wtedy krzyknę, żeby zaznaczyć, że kurwa, ej, ty, koniec kurwa tego. Michał, ale to co uważasz, ale że... Ale dokończę o walce. Proszę, no. To wam powiem szczerze, że wtedy jak był ulany, to ja naprawdę chociaż widziałem te 5% szans jego. Mówię, kurwa, taka masa, no to może tym bardziej będę po 6 rundach, wiesz, może mnie trafi. A teraz to co on, kurwa, choćby kopał z zawodowcami, z jakim ty zawodowcem, powiedz mi, walczyłeś na to? Kurwa, do mnie pisali. Walczyłem. Nie będę ci o tym mówił. A z kim? Z Wrzodem? A ty jak? Z Wrzoskiem? A jacy zawodowcy na tobie połamali nogi? Zawodowcy? Ja powiedziałem fajterzy z tamtego klubu. Ja nie wiem, czy oni są zawodowcy. Okay. Możliwe, a ja nawet ich nie znam i Simeon. Bo ja się nie skupiam, jak się zmieniają. Ja się nie poznaję z ludźmi tak jak ty właśnie. Piątka, kurwa, jak masz na imię? Gdzie mieszkasz, kurwa? Moi to też byli ludzie z klubów. Tak. Ale zawodowcy, tak? No tak, średnio zaawansowani zawodnicy. A średnio zaawansowani czy zawodowcy? No to jest różnica. Ale, duża, ale to co, gość, który kurwa idzie na galę zawodową... Średnio zaawansowany to jesteś ty, kurwa. Rozumiesz? No to jak tak to byli średnio zaawansowani zawodnicy. Zajebiście. No i patrząc na niego, jaką jest teraz kurwa małą pizdą, pomimo że wagi nie zrobił, no to go szybciutko pierdolne. Bo wiesz, co on... Pokopię, ja jestem na to wszystko przygotowany. Ty myślisz, że ty jesteś lepszy kurwa w chuj ode mnie, nie? No w chuj. To czemu nie idziemy na małe makówy, kurwa? Chuj, no chcesz ze serdów zejść? O, ja mam pytanie, panowie. To jest... No, ale czy, ja nie wiem, no, kurwa. A mieszane na przykład, no ja, kurwa. Ja trenuję boks, ja jestem w tym królem, mam pas króla i w tym się nauczyłem. I w tym, kurwa, deklasuję was wszystkich. Nie potrzebuję, kurwa, dzisiaj na odprawie sędzia, kurwa, mówi o jakimś ciosie i nie można pedeliady. Kurwa, to jak tam są takie ciosy, to ty się dziwisz, czemu ja nie trenuję MMA? Jak tam są ciosy nazywające się pedeliada, kurwa? Chłopie, no to ja już dzisiaj od razu zaznaczyłem, Kasio. Powiedziałem, ale że wiem, jest... czemu tego nie trenuję, kurwa. Ale fronty i kolana, no to kurwa normalne, że w K1 będą, spadnie i będzie.
Ja mam pytanie, panowie, do was. Kto się obstrał czego? Ty boksu w dużych rękawicach, czy ty K1 w małych rękawicach? Nie, no ja się dostosowałem po prostu pod te makówy, nie? Duże. Ja się niczego, ja nawet propozycji takiej nie dostałem. Od ja też. To był żart akurat, dobra. Żarty Tomasz. Serio dla ciebie łatwiejsze będzie walka niż starcia słowne z Kasiuszem? No bo słuchaj, co by nie było w tych dużych rękawicach, Kasio ma tą jedną porażkę z Normanem, on mówi, że nie przegrał, ale... Bo kolejne sam porażki, Boksel mówił, kolejne że nie porażki były w małych rękawicach, no nie? No sam wtedy wychodziłem do oktagonu, żeby no i chuj mnie to obchodziło wtedy, i chuj mnie to obchodziło, więc gdzieś tam też widziałem to inaczej. No, ja teraz nie jestem sobą w ogóle. W sensie jakby na tych medialnych ja zgasłem, kurwa. I ja to szczerze mówię, nie czuję się taki jak kiedyś. No dobra, może to Michał... się kiedyś obudzi, ale... Ale to nie codziennie jest... trenuję, napierdalam się, ale więc to nie widzę większe szanse po prostu piwnicy, tam, tak? Gdzie lubię. Co? I tam myślisz, że się wytrenujesz, kurwa, na Don Casio Króla, tak? Gdzie? W piwnicy. Trenując. Ale że co, że pokazuję sobie filmiki, jak jest jeden trening, kurwa, na salce, którą ale sobie zbudowałem. Ale to chodzisz na salę? No chodzę. No to zajebiście. No jasne, że tak. No to super. No i ja się mówię wam, szczerze cieszę, żeby chociaż coś ta walka potrwała, bo ale, mi się wydaje, że ja cię, wydaje kurwa, mi... tak szybko zdeklasuję, że to będzie koniec, nie? Ale ja wiem, że ty też masz taką strategię, żeby zasiać mi kurwa w głowie. Ja ci nie jakoś, jakieś zasiać, to ja ci wiesz, co mogę? Że ja się boję, jak ale jutro ja się nie będziesz boję. Brał te tabletki i strzykawki, to sprawdź, co tam będzie, kurwa. Dobrze. Zobacz, ja już niektórych kurwa widziałem, co źle sobie coś wpierdolili w dupsko i potem kurwa nie umieli wyjść do walki. Ja byłem i z takimi w szatni, kurwa. Ja wyjdę. No, to tylko sprawdź strzykawy i to, co wpierdalasz. Nie jutro. Do ustnie akurat nic nie wpierdalam. No, to zobaczymy jutro. Żałujesz angażu Kasiusza w fejmie, czy nie? Nie, ja to... Bo ja strzelam, że bardzo dużo cię to kosztowało emocji, te wszystkie programy, znaczy, Kejże, wywiady Kasiusza. Ja przede wszystkim umiem oddzielić, że to jest pojedynek mój, to jest rzecz osobna i fakt, że Kasiusz jest w fejmie, to jest... też dobre dla federacji, mimo wszystko, bo dobrze podkręca, robi dobre emocje i jako kurwa przedsiębiorca też widzę to z drugiej strony, wiesz o co chodzi. To nie jest coś takiego, że potrafię, że jedyne co, no to subiektywnie będę patrzył, że gość we mnie wjeżdża, ma jakieś argumenty, uderza gdzieś w mój wizerunek, ale widzę, że równolegle podkręca też kurwa emocje, żeby ten jubileusz był zajebisty, bo finalnie i tak i mnie i myślę, że tobie zależy na tym, żeby widzowi dać kurwa zajebistą rozrywkę i to jest kurwa no w tym ja najważniejsze. Ja daję tutaj, a w ringu jestem przekonany, że dam jeszcze lepszą niż tu. No to powodzenia w takim razie. Bo dostaniesz razie. Tak na pizdę za to wszystko właśnie. Już ci kurwa oszczędzę tych pewnych tematów, ale w ringu za to właśnie będziesz dostawał głównie w pizdę. Za to będę cię karał. Za to, za te kurwa błędy młodości. Może to były błędy młodości, ale ja nie widzę u ciebie żadnej poprawy, więc tam kurwa w oktagonie postaram ci się kurwa tak wybić to z głowy, żeby już ci kurwa nie przychodziły ja te pokazuję tylko to, co pomysły. To, co chcę, żeby ludzie widzieli, nie? Tak. A ja pokażę wszystkim też to, co chcę, żeby widzieli. Panowie, dostaję informację, że musimy kończyć. Jest już 21:10. Jutro zobaczycie te finalne emocje w klatce. Kupujcie pay-per-view na fejmema.tv, a ja jeszcze zapraszam was przed tutaj naszą scenę i zróbmy face to face. Jesteś rozjebany. A wy, jeżeli chcecie zobaczyć to starcie, to kupujcie pay-per-view na fejmema.tv. Don Casio kontra Michał Boksel Baron. Już jutro w krakowskiej Tauron Arenie. No to super. To zobaczysz, jak ja biję dopiero. To się w chuj cieszę. To się w chuj cieszę. To wszystko już jutro, słuchajcie. Jeszcze raz przypominam, cała hala jest wyprzedana. Kupujcie pay-per-view fejmema.tv i bądźcie z nami przy naszym jubileuszu. Jest nerwowy 100%. Jest, no. No, no to czyli jest. Ale to nie ma wpływu. To nie ma wpływu. To zobaczymy. Nie ma w ogóle wpływu. To zobaczymy. Halitomin sobie kup, kurwa. Dobra, panowie. Box in position. Już jutro Fame 20, Tauron Arena, fejmama.tv, kupujcie pay-per-view. Do zobaczenia, dobrej nocy. Jeden? Co? Jezu. Co, chciał ukraść herbatę? Kurwa. Kto to?
Walentynkowa promocja na GBS.pl. Trzy kawy w cenie dwóch. Co ja narobiłem? Miałem tyle opcji, jak mogłem wybrać tylko tę jedną. Stary, jesteś z nią tyle lat. Gdybym mógł wybrać jeszcze jedną, no może dwie. Człowieku, nie rób tego, Kasi. Co? Co? A co do tego ma Kasia? To o czym ty gadasz? O drużynie, na którą postawiłem? Ach, to luz. BetClick ma opcję edytuj zakład. Możesz dorzucić kolejne zakłady na kupon. I wykrzyczał głośne tak, bo BetClick wprowadził opcję edytuj zakład, która pozwala dodawać kolejne zakłady na kupon. Jak się zobaczy. Widzisz? Sprzęt do sportów walki DBX Bushido. Dostępny na bushido-sport.pl. Wybór. Światowej klasy czasomierze. W najlepszych cenach. Kup, sprzedaj lub wymień swój zegarek. www.royalwatch.pl. Twoja pasja. Nasze wsparcie. Twoje miejsce. Jesteśmy tutaj, by wspierać Twoją drogę do sukcesu. Sklep sfd.pl. Odwiedź zoadoptuj.pl. Znajdziesz tu listę psów i kotów przebywających w schroniskach. Nie możesz adoptować zwierzęcia? Sprawdź aktualnie przeprowadzane zbiórki. Zoadoptuj.pl.